Ej, dzień dobry, cześć, czołem, witam bardzo serdecznie, ze mną Shin, który zresztą też jest na czacie, zarówno głosowym, jak i voice-chatowym. Hello. Cześć Sebastianie, witam. Z góry mówię o Demon's Souls'ach, wiem tylko tyle, że ta gra robi się tym trudniejsza, im gorzej w nią idzie, więc na pewno będzie mi bardzo dobrze wniosło. Tak jak twoja ulubiona gra z tej serii. Ej, Souls'y 2, do pewnego momentu tylko HP'ki, ten, tracisz? No tak, w sensie w Demon's Soulsach też plus jest to Warp Tendency. Właśnie słyszałem o tendencji, że ono bardzo utrudnia, a chcę przejrzeć opcję, bo nie patrzyłem na opcję. Bardzo. O, ej, to jest fajna opcja. Można wyłączać hełm. O, fajne. Jeżeli chcesz, żeby twoją postać było widać. Fajne, podoba mi się. Nie wiedziałem, że jest coś takiego. Ja też nie. Moje po raz pierwszy przekonamy opcję jak taką nawet. Precision aim. Pierwszy moc kontrolę. O Boże, kontrolę speaker, boję się. Co to może znaczyć? Znaczy, ja wiem co to znaczy, bo DualSense ma głośniczek wbudowany w sobie. O, to jak ten. Od razu mi się przypomniało, jak. Czy tranzystor ma port na PS4 slash 5? Możliwe, ale nie jestem pewien. Bo jeżeli tak, to na pewno to wykorzystali. Bo jest. Dealem tej gry jest to, że masz gadający miecz Aha. i w pewnym momencie go gdzieś zostawiasz. I w tym momencie kojarzę gdzieś, że o tym słyszałem. Że to zrobili w którejś wersji, że jak zostawiasz ten miecz, to dźwięk się zaczyna wydobywać z innego źródła, że w sensie raz jest z głośników, a raz się wydobywa spada. I to jest zajebisty pomysł. Ja lubię takie metowe zagrywki właśnie. No teraz jak mamy na przykład final, tam też można ustalić, czy chcesz, żeby część rzeczy leciała z głośników czy z kontrolera. Więc tak naprawdę praktycznie każda rozmowa, jak kolega Charlie do ciebie dzwoni, albo jego mała AI siostrzyczka, Kolega Chadley. to lecą z tych z głośników kontrolerowych. Aby, wydaje mi się, że to co najważniejsze, to przejrzałem. Online nie mogę grać, bo nie mam PS Plusa i nie znosi, żebym miał w najbliższym czasie. Jest. Znajomy mówił, że ten, że w PS Plusie co Demon's Souls jakby nie zależało, że akurat padły na promkę dosłownie jakieś 2 dni po tym, o tym z nim rozmawiałem. To uznałem, że nie ma absolutnie potrzeby, żeby o tym myśleć. Tylko już po prostu wziąłem sobie i kupiłem, zwłaszcza, że i tak miałem 100 zł do wykorzystania. Cześć, Piotrku, witam. Dobra, body type A i B, takie bardziej neutralne. Dzięki za reklamę procesu Intel. Procesy Intel są w porządku teraz. Mam wrażenie, że teraz są nawet bardziej opłacalne i ogólnie lepsze niż Athlone. Ryżene. Dobra, playa znamy. Jakby co, to bardzo przepraszam za dźwięki, które się będą wydobywać generalnie ode mnie, ale po pierwsze mieszkam na osiedlu akademickim, więc dźwięki z okna mogą być nieludzkie, a po drugie tłukę od czasu do czasu w klawiaturę, bo zapisuję sobie muzykę na Nie, telefonie. to nie problem. Body type i wiesz, że to DS na PS5. No ja wersji na PS3 nie mam, a emulować PS3 nie lubię. Więc chciałem zobaczyć tą wersję PS5-kową. Też szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy ona się różni gameplayowo bardzo od oryginału. Bo nie orientowałem się aż tak bardzo. Jakie w ogóle mamy klasy? Soldiers. Czekaj, co on tam ma? Zastanawiam się, co on ma na drugą broń, bo średnio to widzę, powiem szczerze. Poczekaj. Bo to wygląda jak strzała trochę jakaś, ale co to, harpun? Mieczywko, jakaś włócznia? Właśnie nie jestem pewien, czy to włócznie. Ponieważ Też nie. na PS3 jest mroczniej i trudniej. Mroczniej nie wykluczam, trudniej dla mnie i tak pewnie będzie trudno. Sprzedajesz się nisko. Come on. Krótko, czy jak to mu to było? Po angielsku jest selling yourself short, więc Tak, raczej właśnie. sumie jedno i drugie pasuje. Czaro. Ej, czaro, gdzie jest mieczem? That's a new one. Bo to nie wygląda jak sztylet. Aha. Kolega z teksem. O, mogę być Unga Bunga z dwiema połami, doskonale. Bunga. Temple Knight to pewnie w Avoy Faithowy.
I loyalty to jest ewidentnie woj. Trochę magiczny, trochę ten. W co powinno się pokazać poziomy jako nowicjusz w Soulsach? Vitality, Mana, Navigo, zależnie od gry. Vigor w DS3. Dajesz tyle statów, żeby mieć na broń, której potrzebujesz, a potem ładujesz w Vigor, tak żeby mieć 30-40 punktów. I potem możesz rozwijać, dajesz statystyki ofensywne. Bardzo często jest tak, że same upgrade'y broni wystarczają, żeby w miarę sensownie zadawać obrażenia, a HP-ków inaczej się nie zdobędzie w dużych ilościach, bo wiadomo, są jakieś pierścienie, jakieś embery, nie embery, tak, ale to jakoś specjalnie dużo nie daje. Dobra, będziemy zerżem. Co my tu mamy? To nas kieruje, to raczej nie. Odnawia trochę HP. Przyspiesza odnawianie staminy, odnawia trochę many, zwiększa items chyba. Noże trujące do rzucania, firebombki. Aha, czyli pewnie same konsumable poza pierścieniem. A to oznacza tylko jedno. Konsumable. Najgorsze jest to, że consumable itemy jak dla mnie nie mają jakiegoś bardzo ładnego tłumaczenia, bo... Przedmioty użytkowe? Lina też jest przedmiotem użytkowym, a jej nie zużywasz. Przedmioty zużywalne to chyba najbliższe temu, co mógłbym powiedzieć, ale to nie brzmi mi dobrze po prostu. Nie chcę za bardzo kombinować, jeżeli chodzi o wygląd, więc zostanę chyba to myślę. O Jezu, dobra. Sprawdzam rzeczy, które dałem z na quiz muzyczny i o Jezu, wy będziecie mnie nienawidzić. Witaj w klubie. Chociaż na z muzycznego ja nie będę miał powodu cię nienawidzić, jeżeli nie dasz zbyt dużo chrono. Jeżeli dasz chrono, to mówimy się inaczej, ale... Nie wiem, o czym mówisz. Mogę ci obiecać, że chrono będzie, ale jeszcze nie wiem ile. Znaczy, że chrono będzie, to wiem tak długo, jak to będzie trigger, a nie cross, to... Nie, spokojnie. Mamy listę rzeczy i jej się trzymam. No mi jasne, mógłbym rzucać jakieś rzeczy z gier, których nie kojarzysz nawet, ale chyba nie odchodzi. Ja wrzucam rzeczy z gier, w które nie graliście, ale wiecie, że istnieją, plus wiecie, że je lubię. Jeżeli na ten, gdzie trzeba podać nazwy gier. Będzie trochę po prostu mojej propagandy, że ej, to się wam spodoba, a trochę będzie zgadywanych faktycznych. Swoją drogą mam zadziwiająco mało megamenów na moim quizie. Trzeba to zmienić. U mnie to się pewnie zmieni dość mocno. U mnie się właśnie zaczyna zmieniać. Na zbyt kolorowa sceneria. Spokojnie, to tylko scenki. Nie przejmuj się. O, proszę, masz czarno-białe. Do tego ja mam jeszcze ogromny problem pod tytułem, że u mnie kolory na PC-cie... Hello. U mnie kolory na telewizorze wyglądają zupełnie inaczej niż kolory na komputerze. Nie, u mnie to wygląda bardzo czarno-biało, wiesz? No, nie będziesz miał tego problemu. Platek mówił, że dla niego jest zbyt kolorowo. Gadujesz, dźwięku nie macie, prawda? Nie, ale to raczej nie jest problem. Nie, nie jestem pewien, czy ja jestem w stanie zrobić tak, żeby udostępniać dźwięk ze Streamlapsów. Oryginalne Demon's Souls miały taki fajny quality do swojego soundtracku, że on sami tak goofy brzmiał. On ma bardzo dużo goofy momentów. Tak. Takie głupawe trąbeczki tam często.
Słuchajcie, nie jest to Castlevania Harmony of Dissonance. Tak, tego soundtracku da się słuchać. Ej, proszę nie hejcić. Będę hejcił, Harmony of Dissonance jest asłuchalne. Ma słuchalne utwory. Pasaż, proszę państwa, pasaż, jesteśmy tutaj. To co, First Try Vanguard. Nie wiem, o czym do niej mówisz. Jest to tutorialowy boss, który jest bardzo tutorialowy. Przyjemny. Souls. Jak to jest, Jacek, grać w kolejną grę z Soulsów, o której nie wiesz praktycznie nic? Na pewno będzie to ciekawe doświadczenie. O mój Boże. Ja już widzę pewien problem. Ty już widzisz, że to będzie ciekawe do... O, co? No dobrze. Może jeszcze nie zaskoczyło? Czekaj, bo... O kurwa. Okej. Okay. O Boże, jak... Okej, okay, czyli witamy w świecie Dark Souls 1, to jedyne co chciałem wiedzieć. What do you mean? No, jak znaczy... duży jest cutoff dla dopuszczalnych roli? Pamiętajcie, że przedmioty w Demon's Souls też ważą. Teraz mam 25,3. Czyli pewnie 30% to jest cutoff? Pewnie tak, czekaj. Jesus! To... No to na... tak jak w jedynce. A nie, czekaj, na 42,5 mogę. To może rzeczywiście też nie wyskoczyło. No, nie zaskoczyło tak, wtedy, 50. Że tam, nie zaskoczyło po wtedy, że zdjąłeś kiponek, bo byłeś w konstant stanie rolowania. Ja domyślnie mam 88,5, to nic dziwnego, że patroling. Masz po prostu 50% i to chyba jest taki sam cutoff jak w jedynce? Tak. W takim razie? To jest taki sam cutoff jak w jedynce. Tak, widzę, że ten, że dość... Znaczy dość sporo ważą. W sumie przedmioty mi zużywało im 1,5 do 40, to jest raczej... Całkiem dużo. Coś... Nie wiem, hejcę trochę Bluepoint za to, że stwierdzili, że zostawiał rzeczy takimi, jakimi były, pomimo to, że gatunek poszedł do przodu o lata świetlne w porównaniu do dnia premiery Demon's Souls. Aha. To jest niecałe 10%, bez tego miałbym 10% mniej. Raczej 50%. W ogóle czekajcie, wy mówicie, że 50% tak samo jak w DS1? Cześć. DS1 było 25 na fasty? Tak. Czy 30? 25? 25. Tak? 50 na mil. No wydaje mi się, że było 50, a 70 okay. Było od 70. A 70? W trójce na pewno były od 70. Tak. W jedynce nie jestem pewien. Na pewno fasty to było 25. W jedynce wydaje mi się, że jeszcze 50 na mil było. Ale nie cytujcie mnie. Znaczy, midole w DS1 i tak były okropne, więc nie wiem, czy to wielka różnica. Ja może jestem przyzwyczajony. Ja nigdy nie rozumiem, jakby... Znaczy, nie rozumiem. To jest bardziej kwestia tego, Ja na fastolach bardzo często się łapię, że ich nie łapię. W sensie, że jeszcze nimi obrywam. Dla mnie zawsze midrole to jest optymalny sposób rolowania w grach FromSoftu. Raczej też. Znaczy powiem tak, w DS3 midrole a fastole to jest dosłownie zero różnicy, jeżeli chodzi o iframe'y. DS1 tego nie ma. W DS1 masz różnicę w klatkach i to już jest problematyczne. A w DS2 nie ma sensu stricte mieć fastoli i tak dalej. W DS2 nie ma klatek XD. DS2 może mieć... Chyba, że pakujesz staty. No tak, to prawda. Z tym się kłócić nie będę. Powiem więcej, jedna z klas na start ma 5 iframe'ów. Gdzie fatole to 11. No. Touch some grass, Jacek. Można kapkę głośniejszej na ICV-ka. Ja zawsze mogę... Właśnie, sprawdzę, czy mikrofon mam ustawiony w ogóle dobrze. Ty zawsze możesz głośniej, to prawda. Opływa. Ja mam dobrze ustawione. Czy ja mam pobrane... A Jacek pewnie... Nie wykluczam, że Jacek ściszał mnie po moich ostatnich ligowych ekscesach. Znaczy... Mogę wyskakiwać na dół? Można chyba jakieś małe przeszkody przeskakiwać. Okej. I wydaje mi się, że... O mój Boże, nie dostałem fall damage. Mi się wydawało, że to Bluepoint dodało, ale to chyba było mechaniką też? Było w oryginale, na pewno. Ta. Ja oryginału mówię. To nawet nie jest tak, że ja cokolwiek wiem o oryginale, więc... Nie, zupełnie. No.
No oprócz w tendencji, pod tendencji. A to jest w ogóle ciekawe, że Demon's Souls miało całkiem sporo jakichś takich różnych mechanik, jak na pierwszą grę z cyklu, w sensie taki w ogóle tytuł, który wtedy From Software sobie wymyśliło, nie? Mm-hmm. Że masz character tendency, że masz world tendency, chociażby już samo to jest dużo, no czegoś takiego tak naprawdę, no już poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale nigdzie później nie było. Nie wiem dokładnie, na czym polega tendencji, więc nie mogę się powiedzieć. Nie było. Wydaje mi się, że w zależności od tego, jakie masz world tendency, zmienia ci się... Wydaje mi się, że zmienia ci się drop pool. Wydarzenia w świecie na pewno, rozkład przeciwników i tak dalej. Dochodzą nowi, odchodzą inni. Wydaje mi się, że drop pool też się zmienia w zależności, że możesz niektóre przedmioty mieć tylko na jednym world tendency, a inne na innym. Tak mi się też wydaje. Mhm. No, ale może to być zbiorowa halucynacja, bo nie jestem tego pewien. No to nie, takich rzeczy na pewno nie kojarzę, bo wiem, że najbardziej kreatywne, jeżeli chodzi o swoje NG, jest DS2, ale to wciąż... Nie jest to samo i wiadomo, że to wciąż NG+, tak? Tak. To prawda. Tu masz zmiany w obrębie jednego new game'a. Przy całym moim hejceniu DS2 uważam, że NG+ zrobiło absolutnie najlepiej i to nie jest debatowalne. Tak, to nawet nie ma konkurencji tutaj. To nie jest debatowalne. Chciałbym zobaczyć takie NG+ w jakichś innych sousach, które nie są tak frustrujące gameplayowo. Ja w ogóle w ten, w Demon's grałem trochę, ale chyba tylko na tyle, że przyszedłem po pierwszym segmencie każdej z map. Aha. No. I wydaje mi się, że to by było, to było na tyle, nie wiem czemu potem nie dograłem. In before, ta gra była zbyt frustrująca? Nie, możliwe, że po prostu ja byłem za bardzo przyzwyczajony do mechanik z późniejszych gier i Demon'sy wydawały mi się zbyt... A propos, ja mam wrażenie, że to jest bardzo szybkie. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie? To wygląda bardzo szybko. To wygląda okropnie. A, fine. Masz 100% negacji na zjetarczy? Chyba tak. Tak mi się wydaje. To miło. Możesz ćwiczyć. Znaczy, nawet nie zadaje jakoś bardzo dużo, jak to sparujesz. Znaczy to nie do końca tak, że mogę ćwiczyć, bo parowanie... złem i... Okej. Okay. Bo złe parowanie nie sprawia, że blokuje obrażenia. O to mi chodzi. Zresztą no, w każdej części tak działało. Tak, ale on ci nie zadawał jakoś dużo. No ja wiem, ale mimo wszystko... I są te magiczne partial pary. Jak w ogóle... Ciekaw jestem, jest rozegrana tutaj w tym remake'u kwestia wytrzymałości broni. Czy one się psują jak w jedynce na przykład, czy... Tak. W sensie widzę, że mają wytrzymałość i wydaje mi się, że się nie odnowiła. Na pewno się nie odnawiają przy siadaniu przy ognisku. Okej. Okay. Na 100%. No. To jest tylko głupawy wymysł DS3, który mi się bardzo nie podoba. Możesz mieć zawsze Eldevinga, w którym po prostu nie ma wytrzymałości. Właśnie. No i to już jest jakaś rzecz, a nie, że wsadzamy wytrzymałość, ale tak naprawdę... Masz martwy system. Jakby... Znaczy, ja nie rozumiem. Ja z wytrzymałością nie mam problemu, tylko jeżeli jednocześnie wytrzymałość nie jest twoim zasobem do specjalnych ataków, bo wtedy to się zużywa zdecydowanie za szybko. To jest głupota. Mhm. Nie wiem, jaki był zamysł DS3, tam nie było zamysłu, bo obstawiam. Wsadzili wytrzymałość, ale odnawiasz ją za damski chuj do głowy. Znaczy ogólnie mam wrażenie... Zrobić jak Elden zrobił i po prostu wyjebać ten system. Ogólnie mam wrażenie, że w tym, że w DS3 dużo jest takich rzeczy, że twoje zasoby nie za bardzo się liczą. Bo tak samo przecież stamina się odnawia bardzo szybko i bardzo mało jej zużywasz na przykład na role, tak? Wiem, że ludzie bardzo długo na to narzekali, że w DS3 możesz sobie po prostu rolować do usanej śmierci, gdzie w jeden save być za cholernie mógł.
No i chyba... Ale to trochę post-Bloodborne rzecz, że bardzo chcieli przyspieszyć te gry, co też ma sens. No dla mnie to był strzał w dziesiątkę dla mnie, że DS3 jest znacznie szybsze niż DS1 i 2. No, jest to dla mnie taki dobry trade-off. Znaczy ja nawet nie jestem pewien, na ile można powiedzieć, że ono jest szybsze. Ono jest dużo płynniejsze moim zdaniem, bardziej szybsze. Nie no, jest niezaprzeczalnie szybsze. No jest na pewno, jak spojrzy... Nie, jest szybsze, jest po prostu szybsze. Popatrz na to, jak się bossowie ruszają w DS1 i 2 Bosik. W trójce. A z czym się ciebie, przyjacielu? Opływa. To ty jesteś jedzony. O kurwaki! Potężny heal. O Boże. Jesteś kill ranger, Jacek. Wiem. Niestety. To zajebiście. Yep. O. Niezaprzeczalnie. Został kilnięty. To nie trwało długo? Zostałeś uwięziony w Nexusi. Tak. Właśnie zastanawiałem się, czy ja mam z tym bossem wygrać, czy ja nie mam z tym bossem wygrać. Witaj w wyrypie przywoływaczy. Absolutnie nie. A czy da się z nim wygrać? Tak. Da się. Okej. Okay. Da się i możesz potem kawałeczek potem podejść, żeby coś żeby zabiło cię obligatoryjnie. Okej. Tak. Rozumiem. Bo nie powiem, te obrażenia, jakie mi zadał, były co najmniej interesujące. Były. Znaczy, też nie wiem, na ile w Demon's Soulsach wpływ na rzeczy ma ten pancerz. Bo wiadomo, że chodzę bez połowy pancerza i to może mieć duży wpływ. Fit Maiden. Fit Maiden? Yes, Maidens? Jest tu przynajmniej jedna Maiden, niezaprzeczalnie. You cannot escape the Nexus. Nie. Oh no. Okej, okay. Czyli teraz mam pół HP, jak rozumiem? Tak, to jest też mechanika, wiesz, soul form i human form, czyli coś jak w DS2, I guess, tylko że jest dużo... Znaczy z DS2 porównuję dlatego, że masz actual karę za to, że umarłeś. Aha. I ona jest dużo bardziej surowa niż... Zauważyłem. Bo to jest dosłownie pół HP ścięte. To takie, zresztą generalnie Demon's Souls ma tendencję do tego, że dostajesz po dupie, tym bardziej im gorzej ci idzie. No, to kojarzę. Jesteśmy kolejnym więźniem w Nexusie. To każdy grający w ligę. Potwierdzam, byłem więźniem. Kiedy mój kolega nie chce się poddać. Najgorzej. O, kinki. What are my blood swaffling about? Nie wiem, o co ci chodzi. Czy istnieje Baldwin i implikuje istnienie Shylosa? Deshai? Niezaprzeczalnie jest bold. Nie, ale w sumie tak zauważyłem, że nie straciliśmy tych. Nie straciliśmy dusz. Jak przeszliśmy na swoją formę. Jest Malaka. To uczciwe, zwłaszcza, że jeżeli dobrze rozumiem, to ty nie możesz wrócić już do tej lokacji. Tak, ona jest jednorazowa. Rozumiem. O, a cóż to ja widzę? Kupowalne konsumable do leczenia? Tak. O co chodzi? Ostatnio. To jest twój dealer. Okresowo chodzisz po weeda. Ostatnim razem, kiedy grałem w grę, która nie miała takiego normalnego leczenia, tylko konsumable, to bardzo na to kurwiłem. Mam szczerą nadzieję, I też było ekskluzywem na PSP. W tej grze przynajmniej cena konsumabli nie rośnie w miarę twoich postępów, bo to było skurwysyństwo trochę. Znaczy wiesz co, mnie to niepokoi, że tutaj na start kosztują 1500. A nie 150? Chyba, że wydało mi się, że tam było 150 i 0, hajgiem, a nie?
Nie było tam dodatkowego zera, absu kurwa. Nie, tam było 150 za jedną działeczkę. Tak, 150, to ja jestem kurwa ślepy. Za jedną działeczkę. No dobrze. Najważniejsze rzeczy w Nexusie już widziałem. Arkstone of the Digger King. Okej, nie pójdę do Digger Kinga, rozumiem. Tutaj też. Tower Queen, yes. Yes, slay. The Shadow Lord. Aż czuję, jak tracę szare komórki. Arkstone of the Shadow Lord. Okej, czyli każdy jeden Arkstone jest dla mnie zablokowany i nie mogę stąd wejść, rozumiem. No, jesteś w arcydupie generalnie. Zauważyłem. O mój Boże, ja muszę każdy jeden utwór prawie pobrać z tej, na ten quiz, pokurwi mnie. No ja dlatego mam cały taki. Ja sobie na razie robię listę rzeczy, które potem będę ściągał. No ja mam już częściową listę i mnie pokurwi. Ja uważam, że będę sobie bardziej jakoś wrzucał sątak do odtwarzacza i się zastanawiał, co z tego się nadaje. No ja na razie mam tak z 70 utworów z głowy wpisanych na to, że. O Jezu! Doskonale. Podobało pierwsze koty za płoty, I guess. No ale przynajmniej kurwa, jak smooth wracasz. To nie? W ogóle ta gra wygląda bardzo. No. Aczkolwiek, w sumie biorąc pod uwagę, że ta gra jest podzielona trochę na levele, to nie zdziwiłbym się, jakby właśnie w ramach levelu miał taki smooth powrót do ogniska. No i samo to, że... Biorąc pod uwagę, że to na SSD-ku chodzi. No właśnie, chciałem powiedzieć, że samo to, że gra chodzi na SSD-ku sprawia, że jest dużo płynniej. To są moje dusze, XDD. Ja mam wrażenie, że mimo wszystko i tak ten quiz mój będzie prosty. A inne kłamstwa? No bo ja nie lubię być takim, nie lubię robić tak, że nie wiem, wrzucam utwór, który był w grze może pół raza. Są takie utwory, owszem. Czy to nie jest tak, że ostatnio na muzycznych poleciały jakieś demo z X5 albo coś ten deseń? Co? Nie. Jakie demo z X5? Ktoś coś w ten deseń wrzucał i nie pamiętam, kto to był. Znaczy, ja wrzuciłem intro z X5, to prawda, ale... No tak, intro. Ale tak. To intro, ja zgadłem intro z X5. Znaczy, ja kojarzę, że ktoś wrzucał jakiś utwór, który nazywał się demo, ale nie pamiętam. No bo to on się X1, nazywa X1 jest utwór, który ma kilka tytułów i jednym z nich jest demo, co nie znaczy absolutnie, że było to w demo Mega Mana X1, ponieważ Mega Man X1 nie miał demo, o ile mi wiadomo. Okej, tutaj mamy jeden wielki tutorial, doskonale. Pochuj ci organiczne uczenie gracza. Nie no, po prostu Miyazaki wysrał wszystkie tipy na jedno miejsce. Nie no. Nie no. Ale to DS1 robi świetnie. Znaczy tutaj też było takie uczenie inputów, tak? Ale i tak bawi mnie, że to jest najmniej subtelny tutorial Host na świecie. Demo Souls. Nie chciałem, chciałem być trochę chujem i wrzucić Rufus Welcoming Ceremony w wersji z 9. Takie oto, kto podaci mi 7, zła gra. Zgadłbym. Ja nawet nie kojarzę, że to 9 ciało. Gra to zespół na początku gry jakoś, w jakimś sklepiku. Właśnie, to są rzeczy, których nie do końca bym chciał. Że... Grał to zespół na początku gry w jakimś sklepiku. W którymś sklepiku to było. No ja właśnie wolałbym, jeżeli już, to wrzucać jakieś takie rzeczy, które wszyscy będą wiedzieć, co to jest, ale bardziej mogą nie skojarzyć momentu z utworu. Bardziej w tę stronę bym wolał uderzać, jeżeli już. Wypisałem sobie na pewno kilka ścieżek za C6. O ty szczurze. Ta gra nie ma soundtracku! Ma. Jest co najmniej kilka utworów.
No to tak, są trzy utwory, które są warte zapamiętania, owszem. Masz więcej hearing, niż trzy. Hearing Things, Contact With You i co tam jeszcze jest? Ostatnie. Rusty. Tak, Rusty, no i ostatnio ten z Jira R i... O wow, to więcej niż trzy. Au. To cztery, doskonale. Jest to niezaprzeczalnie więcej niż trzy. To wszystko zmienia. BDS 2.0, by the way. Doskonale. Jak tam wasze przewidywania, koledzy? Ja wiedziałem, że będę spicy, ale Jacek stwierdził, że dopierdoli w Spice Department. Imagine wierzyć w Fnatic. Znaczy, to nie jest kwestia wiary, to jest kwestia, że Spice. Nie będę komu, to mi zajęło znalezienie odpowiedniego Arkstona, który mnie w końcu gdzieś puści. Tak. Wiesz, przynajmniej grać nie wypierdala na jakiś, wiesz, mid-late game'owy Arkstone na start, tylko mówi graczu, weź idź tu najpierw, we, tak. Proszę cię, we. We, proszę cię. Come on. A cóż to? Dwagon. Ale ładny, smokę. Dwagon. Czemu mnie to bawi? Właśnie mam wrażenie, że poziom tej kajki to jest jaki, kurwa. Czemu mnie to dwagon mnie aż tak bawi? Przylatujesz Arkstonem, a tu nagle... MAM! What the hell? To kurwa pięknie ucięło. Aha, rozumiem, ucięło. Noise Gate cię pokonał. Tak. Nice. Nie, śmiałem się, że mam jak Smolder. A kurwa. Smolder. Tak. Na sobie odegrał. Ma! Doskonale. Sami ma! Bardzo mi... Nie będę kłamał, bardzo mi się nie podoba, że mam tą połowę HP. No co ty nie powiesz? Nie, przed backstep? Animacje są ładne. Są płynne to na pewno. Tak, ta gra wygląda absurdalnie płynnie. No to jest coś, co Bluepoint potrafi robić. Shadow of the Colossus też wygląda od nich. Nie zmienicie. Shadow of the Colossus kojarzę, jeżeli o bohatera chodzi, to kojarzę, że jest bardzo floaty i Bluepoint tylko pomógł temu uczuciu. Zresztą, co by nie mówić, Shadow of the Colossus na PS2 wyglądało bardziej jak early PS3 gra. Zgadzam się. Potwierdzam. Nie, ale Bluepoint, jeżeli chodzi o takie... lepszy remaster graficzny, to chyba nie możesz trafić lepiej w tej branży. Mogę, tak zauważyłem dziwną rzecz, że jak backstabuje przeciwników, to z automatu wchodzi damage. To tak. Wiesz co, to ja się cieszę z tego, bo bycie wychujanym z backstaba to jest najgorsze uczucie, jak jesteś w animacji, ale gra stwierdzi, że backstab ci nie przejdzie. Znaczy, tak podejrzewam, że jeżeli backstab miałby mi nie wejść, to wciąż bym nie zadał obrażeń, tak, ale... No tak, ale chodzi o to, że na przykład w DS3 masz takie sytuacje, gdzie jesteś w animacji backstaba. I coś się z niego wytrąci? Nawet nie, ale po prostu animacja nie przechodzi. Tak, że jakby twoja postać twierdzi, że robi backstaba, w sensie wykonuje animację backstaba, ale przeciwnik jest już na przykład poza zasięgiem i wtedy robisz animację, która zadaje normalne obrażenia jak cięcie, ale nie jest backstabem. Tak. Strasznie dziwaczne. Są takie momenty. Więc tutaj w Demon's Soulsach backstaby są trochę OP, bo wchodzą zawsze. Jeżeli mają wejść, to wejdą w ten sposób. Co? Kurwa, ten kusznik wyglądał bardzo ciekawie. Miał bardzo intensywny uśmiech na twarzy. Kurwa, guma już jest kiting. To wygląda jak miejsce, do którego nie chcę spadać. Bardzo podobnie. Jak mogliśmy się przekonać niedawno, w tej grze istnieje full down. Niezaprzeczalnie. Ale... Usłona. O, spojrzenie, co się rzucasz do quizu? No, kurwa. Rzucasz muzykę z gry danej. Gasp. Wrzucamy muzykę z gier do quizu muzycznego. Tylko nie to. Czekajcie, bo muszę zobaczyć, czy to miało taki tytuł, jaki miało. Okej, muszę się chyba naśpiać od dealera. Nie no, jak mam pół HP, to nie trzeba już tak mało, jak jest.
I przy okazji, w przeciwieństwie do takich live jamów leczę natychmiast. No i masz tego całkiem sporo. Prawdopodobnie no. Wypadają z przeciwników. Też tak, tak, tak. To później gdzieś. No ja to wszystko mam, bo z przeciwników wypada, nie dlatego, że ja je podnosiłem. Właśnie, bo chciałem o tym powiedzieć, zanim zmieniliśmy temat, to chciałem o tym powiedzieć, że problem z kupowalnymi konsumablami tutaj odpada ci o tyle, że Wida masz po prostu całe plantacje w każdym etapie praktycznie. Smoke weed every day. No i masz jakieś kilka tierów też przedmiotów leczniczych. Tak, 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 to widziałem nawet po tym, że... Ta łódzki jest najniżej, Trójmiasto jest wysoko. A to nie wiem, to już ty tu jesteś ekspertem? Potwierdzam, chyba spaliłem najwięcej weeda z naszej trójki w życiu. No, ode mnie... Pamiętaj, ode mnie ciężko nie spalić więcej. To twoja u ciebie poprzeczka nie jest zbyt wysoka. Same. Moja poprzeczka jest literalnie na poziomie ziemi. Same. Nie da się ujemnie palić weeda, więc nie mogę powiedzieć, że jest poniżej poziomu, ale... Człowiek studiuje prawo 5 lat i nigdy w życiu weeda nie spalił. Jesteś silniejszym człowiekiem ode mnie. Jak ty to zdałeś? Nie, ja nigdy nie byłem na bombie na tych zajęciach. Flashbacki do tego, jak nam jeszcze w liceum, wiadomo, w wczesne czasy i w ogóle, ale na matury jakieś tam trudne przychodzili po alkoholu, bo stwierdzili, że wierszy się nie da analizować na trzeźwo i o dziwo, wyniki mieli lepsze niż na trzeźwo. No kurwa, to jest przy analizie wiersza, to może być nieironicznie pomocne. Ja pisałem swój plan pracy magisterskiej, będąc pijanym jak szpadel, ale nie byłem nigdy na bombie na zajęciach. No ja czasami na zajęciach się czułem, jakbym był przećpany przez zawartość zajęć, ale... Przez treść, no. Ta. Jeżeli ktoś liczył, że będę grał bardziej agresywnie, to najmocniej przepraszam, ale swoje pierwsze przejście ma raczej dość bezpieczne. Kocham Insider, pobieram sobie ścieżki, otwieram soundtrack, BGM001, BGM002, yes. Healing myself. To też zależy od tego, jaki soundtrack akurat. No wiem, ale tam jest kilka wersji, mam ją na przykład. Zwłaszcza, że są, no, game ripy są u tego Zofar z Domain chyba. Ja z Zofara pobierałem ostatnie Mega Many i one właśnie miały te sluz, coś tam. Sluz. Ej, spójrzcie, jak fajnie. Mnie przyjadało. Slury w moich soundtrackach. Feeling kind of sluzy today. To coś jest. Okay, to jest banger, Jesus. Będę zawiedziony, jak nie będziecie tego wiedzieć, a to jest nieziemski banger. Czyli pewnie nie będziemy tego wiedzieć. Dobra, czas na bardzo ważne pytanie z gatunku egzystencjalnych. Czy w tej grze się skacze? Ja zostałem ostatnio zostałem humbled przez Marcina na quizie, więc nie mam od siebie żadnych oczekiwań. No ja na Wagemenowym też byłem sobą zawiedziony. Na tym, co właśnie... A ty nie wygrałeś go? Nie, bo przecież Mega Manowy to wy robiliście, ja tylko A, byłem Boże, później. Bo, tak, bo tak, ty byłeś gościnnie. Tak, ja byłem później. Właśnie, ja miałem jeszcze zrobić taki tematyczny Phoenix Wrightowy. Tematyczny Phoenix Wrightowy? O kurde. Tak, stwierdziłem, że to byłby całkiem fajny pomysł. Tak, ja się cofnąłem doskonale. To jest fajny pomysł. Nie wiem, czy się nie skupię na tym w sumie. Skoro wy i tak robicie muzyczne, to ja mogę zrobić, priorytetyzować taki tematyczny. Aha. Może być fajny. Ale jestem przekonany, że on pójdzie mi tragicznie, ale... Edel? Ale bardzo chętnie się podejmę. Bardzo chętnie się podejmę, każdy z nas o dowolnym quizie. Kurwa. I will be there no matter what. Ja ostatnimi dniami mam jakiś okrutny binge Jetpunk Slash Sportla.
zanim powiedzmy przed spaniem, zanim pójdę się ogarniać, to walnę się na kanapę z pół godziny quizu, wstanę, walnę się na kanapie, pół godziny quizu. O, no moment, potrzeba. Czy ja mogę to nosić? You are strong enough to use it with one hand. Rozumiem. Pokurwi mnie. Buster Sword. Ja mam problem, panowie, bo ja już chyba szósty czy siódmy raz powstrzymuję się przed... W sensie świadomie zaczynam mówić tytuł utworu, który właśnie pobieram. Dobrze. I powstrzymuję się na sam koniec. Też mnie chyba to lubię. Teraz czyli we mnie. Ach, hell, nigdy się to wcześniej nie zdarzyło, prawda? Znaczy ja w sumie miałem kinda podobnie jak teraz spisywałem, dlatego utwór, którego tytuł ostatecznie napisałem, nie będzie na quizie. A który miał być? Znaczy... Rzekłem, nie będę. Nie miał być i tak, bo był chyba ostatnio, ale do Terminator Dice chodziło. A, bo to było ostatnio akurat... i go zgadłem. Tak, bo przeglądałem książki z Adventa. Ja bardzo lubię ten utwór. Same. Czemu on tu jest jak ciemno? No. Nawet nie można powiedzieć najśmieszniejszego żartu na świecie, że wiesz Dark Souls. Tak. Przekna mi. Bo nie jest to Dark można Souls. Można za to powiedzieć, że chyba masz pure Dark World Tendency. Nie to liczy się, black. Bo to jest Black i White, no. Nie tak. Jest Dark i Light. Nie mogę go zbaktabować, re! On jest silny. Nie możesz, czy po prostu jesteś źle ustawiony pod to, bo wygląda jakby się to dało. A, to zajebiście. Znaczy pewnie dodatko, że ta trzymam podniesioną. DS1 miał to samo. Tak? Tak? Okay. Tak. O! Ale chujowo cię ten... Ja miałem tarczę podniesioną cały czas. Nie, tak, ale co chodzi? Nie wyglądało? No Boże, i to mnie cofnę na sam początek. O, oh, God bless. Generalnie to masz raczej mało checkpointów typu ogniskowych, raczej otwierasz sobie skróty w Demon's Souls, z tego co wiem. DS1 like design ten w tej dobrej odsłonie. Ale... Generalnie to... Właśnie niepokoi mnie to, że nie widziałem do tej pory, że na miejscu, gdzie mógłby być skrót. Gracze, jest szansa, że był po nim. Gracze tak konwencjonalnie dzielą dane Archstone'y na etapy, w sensie na levele. No, 1-1-1-2-1-3. Tak, kojarzę. I po prostu każde ognisko wyznacza każdy kolejny etap. Mhm. Tak. To tyle akurat kojarzę. Więc tych ognisk jest naprawdę malutko. A, mieszkam dwóch hektarów. A, to by chyba wyjaśniało, dlaczego nie miałem tarczy podniesionej. To jest trochę... Czemu ja miałem mierz dwóch rękę? Tak jakby... XDD-ing. Jakby, nie wiem, Faron Keep miało jedno tylko ognisko na starcie. Doskonale. Nie mów tak. Brzmi jak całkowicie zabawne doświadczenie. Zabawne i interaktywne. Tak. Nigdy w życiu się tak dobrze nie bawiłem. Jak samą myślą o tym. Faron Keep to chujowa lokacja, która mi nie przeszkadza. No. Mi bardziej niż sama lokacja przeszkadza konkretni przeciwnicy w niej. W sensie, że jakby ci sami przeciwnicy byli w innej lokacji, to byliby tak samo irytujące, o tak powiem. Mhm. Więc nie chodzi o to, że są przeciwnicy z danej lokacji, tylko że są po prostu przeciwnicy, kropka. Wiem, że to źle brzmi. Tylko nie to. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą i tak o co mi chodzi, ale... Bąk. Swoją drogą ja wierzę, że w majówkę będziesz robił swój comeback arc. W sensie? Bo... quizowy. Bo nie, masz... nie będę. Jest szansa, że pobijesz Sevika jeszcze. Jest i myślę, że nie mała. Jest niezerowa to na pewno. No, ja niezerowa na pewno, ale...
Ja mam, myślę, jeżeli chodzi o wizówki, to nie czuję się zbyt silny. Bo żeby pobić Sewika, to musiałbyś... Musiałbym wygrać jakikolwiek muzyczny, czyli tego nie zrobię? Proste? Musiałbyś wygrać... O Jezu. Oba moje? Def jeden w pigułce. Musiałbyś wygrać... Poczekaj, bo... Znaczy ode mnie już nie zostało chyba nic. Poczekaj, bo właśnie patrzę. Wiedzówki... Moją wygrał Savik, ja wygrałem obie pozostałe. Z muzycznych, z gier wygrał Shinji, z tytułów wygrałem ja. Więc teraz wy się napierdalacie w moim quizie i ja się napierdalam z tobą Savik muzycznych. Więc musiałbym wygrać na pewno przynajmniej... Ja musiałbym wygrać przynajmniej jeden, na pewno. Z tobą. Ja uważam, że te kalkulacje są jakieś dzikie. No... Znaczy, bo... jeżeli chodzi o wiedzówkowe, no. To wszyscy żeśmy przeprowadzili swój quiz wiedzówkowy, tak? Tak. Z kolei, jeżeli chodzi o muzyczne, to przeprowadziliśmy tylko moje. Tak. Okej, okay, dobra. Jest już... jeden w muzycznych, między mną a Jackiem. To jest wszystko, co chciałem wiedzieć, bo tak. To znaczy, że ja się teraz będę z wami napierdalał po prostu. Tak, ty masz cztery punkty do zdobycia jeszcze. Wydolowałem się w te strzały doskonale. Masz max cztery punkty do zdobycia jeszcze. Mam bardzo duże zaufanie do siebie, jeżeli chodzi o tytuły. Może być tak, że obydwie tytułowe wygram. Special Theoria tak zwane. Bo ja po prostu... Dziękuję. Dużo rzeczy kojarzę, że były z danej gry, nie? Tak. Aczkolwiek, nie wiem, wyobrażam sobie, że jeżeli chodzi o tytułowe, to... Jak bardzo skurwiałe musiałyby być, żeby kogoś wyłapać na tytułowych? Tak się zastanawiam. Say no more. Tak serio to raczej nie planuję robić takich rzeczy. Na pewno nie będę robił tego dużo. Ale rozważałem zrobić Okej, już widzę w czym problem, bo on ma silny atak, który przebija mi tarczę. Aha. Mhm. W ogóle jest tego nie zależy. Jest bardzo kiepska arena do walki? Arena do walki z nim, bo jest taki... Tak. Dlatego przebiegłem tutaj. Rozważałem zrobienie utworów, w których będę wymagał tytułu, nie że leci tu i tu. Mhm. Znaczy mówiłeś, że chcesz coś to zrobić. I myślę, że w niewielu utworach, ale jest szansa, że zrobię coś takiego. Fair. Ale to naprawdę do jakichś takich turbo ikonicznych rzeczy, typu nie wiem, Battle on the Big Bridge. Trauma. Czemu to nie daje tego backstaba? Nie wiem. On ma dziwny backstab. Po? Ojebany. Tak. On się po prostu zraszował. On nawet nie wygląda jakby zaczynała, tak? Bardzo szybko dasznął w twoją stronę. Znaczy moje, on nawet nie wygląda jakby zaczynał robić atak, to jest mój problem. Dziwnie to wyglądało. Nie wiem, ja kiedyś tak powiedzmy poza konkurencją, ale chciałbym zrobić quiz tytułów, gdzie też po prostu nie wszyscy, ale też o tym mówiłem, że nie wszystkie tytuły to są gry, w które graliście. O Jezu. Znaczy bardziej kwestia takiej... A, że z takich ikonicznych motywów. Trochę, no, bardziej znanych. Wiesz, tak żeby było jakieś miejsce na pomyłkę czy coś, bo... Mhm. W większości wypadków wydaje mi się, że jeżeli masz grę, to raczej będziesz w stanie przyporządkować daną ścieżkę do danego tytułu. Raczej? Nie. To jedyne, co mam do powiedzenia? Bo mimo wszystko gry jednak mają swoje unikatowe... Ścieżki dźwiękowe do gier mają swoje unikatowe cechy charakterystyczne, nie? Niekoniecznie. Nawet jeżeli nie kojarzysz
utworu, to możesz mniej więcej sobie przyporządkować na przykład dany zestaw instrumentów do danej gry. W wielu grach tak jest, ale na pewno nie we wszystkich. Ja na przykład z finalami mam często tak, że poznaję na przykład utwór, którego nie znam, bo ja poznaję po soundfoncie. Mhm. To tak jak na przykład zaliczyłem wyjebkę na motywie Frey na quizie waszym którymś, to mimo tego, że nie wiedziałem, co to jest za motyw, to wiedziałem, że jest z FF9. FF9, bo to jest no... bardzo charakterystyczna ścieżka pod względem instrumentarium. Jak masz, wiesz, 7, 8, 9, 10, to są wszystko tak charakterystyczne brzmienia, nie? Mhm. Znaczy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że siódemka pod kątem instrumentariów była całkiem zbliżona do sesowych ścieżek? No potem... takie midisowe bardzo mocno tak. Jeszcze. Podoba potem mi się, jak różne mamy zdanie w tej kwestii. Ósemka to ulepszyła, a dziewiątka to jest w ogóle ścieżka o innym klimacie, bo też dziewiątka była sama w sobie grą o innym settingu niż, wyraźnie innym settingu niż pozostałe PS-kowe. Ty nie uważasz, że siódemka ma jakąś wyróżniający się soundtrack? Jacek? Bardziej kwestia, że ja mylę siódemkę ze ósemką regularnie. Znaczy, bo to są, na pewno z tej czwórki to są dwie najbardziej podobne do siebie, tak. To niezaprzeczalnie. Nie powiem, że nie. Bo i nawet kompozycyjnie to są dosyć podobne ścieżki. Ale ósemka jest dojrzalsza, bogatsza dźwiękowo, w sensie pod kątem tego, że to brzmi... Okej. nie są takie ordynarne MIDI. Tak. Wciąż są MIDI, ale takie bardziej wysmakowane już. Yep. Takie jest moje odczucie przynajmniej. No, siódemka to jest takie w bólu ordynarne MIDI, przecież weźcie sobie tą, nie wiem, Genova Synthesis czy coś takiego. To jest takie, te klawiszki są takie komiczne po prostu. No ja miałbym ten problem, że jeżeli posiłbyś mi jakiś utwór, którego nie znam i zapytałbyś się mnie 7 czy 8, to musiałbym się zastanowić. Mm. Tak bardzo poważnie i mógłbym nie zgadnąć. Ma sens. Ale taka dziewiątka i dziesiątka jest dla mnie niesamowite, ile osobowości w ogóle upakowali w sam soundfont. Mhm. Jakby dziesiątka jest, ma tak bardzo inny vibe od każdej innej ścieżki. To jest fantastyczne. Jestem się na zdanie polecę. Wydaje mi się, że nawet jeżeli chodzi o snesowe części, to halo? Są to każda z gier ma na tyle charakterystyczne kompozycyjno-brzmieniowe ścieżki, że można je rozróżniać. Raczej tak. Snesowe raczej tak. Tak. Piątka jest bardzo charakterystyczna, bo ma dużo trąbeczek. Piątka stoi trąbeczkami. Pomiędzy czwórką a szóstką też jest czuć ten skok taki technologiczny, że został opanowany po prostu, opanowane możliwości sound chipu SNES-owego. Zdecydowanie. Patrzcie, widzowie, macie ten gierkę, darmowy podcast. No właśnie się zastanawiam, czy nie zmienić tytułu na Spotify podcast. Swoją drogą całkiem dziwne, że po FF10 przeskoczyli od razu do FF15. Co ciekawe, co z pozostałymi częściami. Znaczy... To da hejt na 12, hej, shit. Nie grałem, to nie wiem. Wiem, że soundtrackowo... Znaczy o 13 słyszałem, tak, słyszałem o 13. Będziesz słyszał we wrześniu to na pewno. Ta. Ale w sumie to słyszałem różnie bardzo, że opinie, że 13.2 ma bardzo fajny soundtrack, że 13 Vanilla ma całkiem niezły soundtrack. 13 ma momenty. Wiecie, kto nie ma momentów? Ja momentów wygrywających z tym kolegą. O kurwa, jak cię zrushował. No, zrobił tego Dasha, co zrobił przy tobie wcześniej. Mam wrażenie, że jego...
bardziej musisz rolować niż blokować. Znaczy ja tutaj w ogóle nie robiłem ani jednego, ani drugiego, tak to be fair. Z jedenastki tylko kojarzę Distant Worlds'y, a to jest całkiem ładny utwór. Nie znam nic z MMO praktycznie. Z czternastki kilka rzeczy kojarzę. Ja czternastkę kojarzę z bardzo ładnej aranżacji Matoya's Cave. No! Chociaż nie wiem, czy z czternastki nie kojarzę więcej utworów, które tam zostały wrzucone, też zaaranżowane z niej. Z crossoverów, no. Widziałem, ale... jakie piękne rzeczy się dzieją swoją drogą. Piękne, cudowne. Nie wiem, czy to nie jest tak jak z przeciwnik typu Czarnych Rycerzy w Undead Bergu, że dobrze by było ich sobie zostawić na później. Ale tam są moje dusze. Koleś, który wygląda, ma taki vibe, no. W dodatku w drugą stronę też był dokładnie ten sam kolega. Więc raczej nie jest tak, że mogę sobie po prostu ich kompletnie olać. Nie wydaje mi się, że... No, czy musiałbyś mi pokazać, bo... Ja jak... Nie wiem. Wydaje mi się, że... Bo ja kojarzę tego kolegę, jak sam grałem w Demonsy. To po prostu kojarzę, że on tam był, ale wydawało mi się, że w drugą stronę można płynniej przechodzić. Ja tylko czekam, aż się okaże, że tam tur zaraz jest krócik. Nie zdziwiłbym się. Mówiłem, że właśnie jest wiem, szansa, że ten wiem, skrót jest za tym wiem. Wioskiem. Uwierzcie mi, wiem. Zapauzuj XD. Tak. Dobra, żyję. Okay. Tylko czekam, aż połowie walki z bossem mi się to stanie. Bolin, a co to było? Prawdopodobnie Elgato. Okej. Okay. Głowy sobie za to uśmiać nie dam, ale to jedyne co im przyjdzie do głowy, że to mogło być. Jebany kot. Musimy zabrać na czat. Excuse me? Cieszę się, że pomyśleliśmy o tym samym. Nie byłby to pierwszy raz. Najgorsze to, że nie wiem do czego pijecie. Gato to jest chyba kot po hiszpańsku. Elgato. Tak, Elgato. W sensie na pewno to jest kod w jakimś języku, nie wiem czy na pewno po hiszpańsku. Chyba w hiszpańskim. Tak. Wydaje mi się zresztą, że Jack Black bardzo mocno milkował ten żart, jak zakładał swój gamingowy kanał. O, widzę, że ścian... go. Kurwa, co to było za kombo? Kombo w ścianę. Takie same jak mają te holołki w jadynce. Tak. Znaczy bardziej chodzi mi o tak, postać niedzielu była stagerowana continuously. Taki śmieszny ragdoll wszedł. No boys. Gdyby tylko istniał jakiś sposób, żeby mieć poys. Po prostu załóż zbroję XD. No dobrze. Tak blokujesz, a nie rolujesz? Też nie wiem. To akurat prawda. Ciekawe, czy to zbroje przeżyje jedną to czarzę zajebaną? Not gonna lie, ta tarcza trochę wygląda jak była brana za jakieś 5 zł z Wisha. Nie wiem. Ma taki bardzo plastikowy feel. AliExpressa z Shield. O. Ale to było okropne. Yep, i chyba stamina mi się wolniej regeneruje przez to. To? O Jezu, to jest paskudne. Ta, ewidentnie ci się wolniej regeneruje. Jest całkiem paskudne. O Boże. Znaczy Demon Souls są trochę paskudne pod wieloma względami. Pamiętaj. Zauważyłem. Zawsze, że to jest remaster, a nie remake. Cokolwiek nazwał to remake'em, jebał farmazony. I mean, to oznacza, że Demon's Souls były pewniejsze od DS1? Znaczy, to jest... A, słuchaj, animacja... Nie wiem, trudno mi powiedzieć w sumie. Nie będę się wypowiadał na temat gier, do których nie pamiętam, jaki był film. A ja nie mogę powiedzieć, żebym pamiętał, jaki był film Demon's Soulsów. Ostatecznie na pewno czułem, że były trochę klanki. Są klanki, niezaprzeczalnie.
No generalnie nie wiem. Souls, seria Souls ma jakieś jakiegoś dziwnego farta do reedycji, bo Dark Souls Remaster był trochę underwhelming. Jest whelming troszkę. No. Demon's Souls Remake dla mnie osobiście, patrząc na to, jak dużo rzeczy się nie zmieniło, jest trochę dziwne. Ja rozumiem to na zasadzie, że oni chcieli, żeby to była wciąż ta sama gra po prostu. Tylko z odświeżoną oprawą. Zabawne jest to, że to nawet nie jest kwestia, nie wiem, udostępnienia gry szerszemu gronu odbiorców, bo... Wciąż jest PS-kowym ekskluzywem. Tak, i to na konsolę, która ma, nie wiem, trzy gry. Trzy ekskluzywy. A, trzy? Tutaj wiem, nie? Nie, no, jakieś 12 w tej chwili, z czego część czasowa. No bo na pewno dwa finale nie są permanentnymi ekskluzywami. No, no tak, ale póki co są, tak? Póki co no są. Tak, póki co są. Chociaż 16 jest potwierdzona na PC. Tak, 7 na pewno też wyjdzie. Clueless. W sensie, na pewno wyjdzie, tylko pewnie za jakieś 2-3 lata, gdzie 16 już jest potwierdzona, że jest od dawna w developmencie. Tak, sami deweloperzy mówią otwarcie o tym, że jak idą prace sportowane. Oni zresztą przy pierwszym trailerze 16 pokazali, że in development for PS5 and PC, a potem to usunęli z trailera. Wiesz co, tak samo było w przypadku Demon's Souls. Naprawdę? Tak, i potem to usunęli z trailera i to się akurat okazało, kurwa, to jak może do tej coś prawdziwe. Coś podpisali z Sony może. Ale tutaj, tutaj devowie piszą i mówią oficjalnie, że robią 16 na PC. Pamiętam, że przy tym pierwszym pokazie takich właśnie dużym gier PS5-kowych było Final chyba i były na samym końcu Demon's Souls'y i był właśnie ten dopisek, że i development for PS5 and PC i okazało się, że Demon's Souls jest tak niekoniecznie. Pojebie mnie. Widziałeś, że daszuję teraz? Edolowałem, tym problem. O, to ciekawe. No tu generalnie nie masz w ogóle miejsca, nie? Żeby tego jakoś sensownie uniknąć. Dobrze, ja tylko chciałem swojej duszy i go zostawiam. Kończy ci się ten... Leczenie. Nie masz tam drzwiczek obok? Prawdopodobnie jeżeli bym je otworzył, to bym umarł. To nie DS2. Tutaj chyba masz iFrame na otwieraniu na animacjach. Dobrze, idę. In Before to po prostu jest DS2. I... O kurwa. Nie wiem, czy te drzwi się otwierają. Te drzwi się nie otwierają raczej. Oczywiście. Okej. No dobrze. Znaczy ja podejrzewałem to tak tebe... Jezu, daj się blokować. Oj. Ojej. To zajebiście. Jezu, aż ta szarzej to stojąca. Nie wiem, ile czuję się jakby... Uwaga. Shin będzie miał teraz bardzo fajny moment. Czuję się jakbym grał te z dwaj walczy z tymi Side Knightami. To był głos do wypalania całej paczki z napisem DS2. Imo, musisz wziąć duszę i zgubić agro. No, tak chciałem tak zrobić, ale ktoś mi zasugerował. Ktoś mi zasugerował! Wiki, ty... Ktoś mi zasugerował! Żebym drzwi sprawdził. No sprawdziłeś, gdzie problem? Jesteś bogatszy o nową wiedzę. Jaki masz problem, chłopcze kolego? Żaden. Twoja niekompetencja nie jest moim problemem. Fajn. Wow. Fajn. Teraz się w tę stronę szło. O, doskonale. O. Och, stinki. Sweaty gamer moment. Nie jest tak, że oni mnie będą gonić się całą mapę, prawda? Clueless. A co to było, Rek'Sai na ramie? Safe quit jest rzeczą? Nie wiem, czy w tej grze jest rzeczą. Powinien być. Co Rek'Sai na ramie? Że sweaty gamer moment. Czy to była Rek'Sai, co proxy farmiła na ramię? Ramus. No też na R. Ramusi. Nie wyjdę stąd. Doskonale.
Czyli przebiegać nie można, muszę za każdym razem pokonywać ten sam 30-minutowy segment gry. O, świetnie. 30-minutowy. Ja i wyolbrzymianie nigdy wcześniej. Kończymy się przedmioty lecznicze, by the way. Cześć, Orset. Yo. Hello. Mój święty Boże, ale ja się cieszę, że istnieją gry, które dają mi tylko tą mablę jako leczenie. Konsumable. Konsum. Nie jest to jeszcze poziom actual fizycznych godsów, ale jesteśmy blisko. Za to, że tego Buster Soul daj. Usłyszałem Buster Sword'a zamiast Bastard i przez chwilę sobie pomyślałem, że wkurwiony protagonista Demon's Souls, wiecie, jest animacja tej zmiany broni, że wyciągacie z tego, z offhanda drogą broni i zaczynać. Ja się gadzę małem w Demon's Souls. Nie powiem, że jakoś bardzo przyjemnie. Jak widać, stream stoi od godziny. Zobacz, gdzie jesteśmy i sobie opowiedz. Co się chciałem powiedzieć, a że gdzieś kiedyś słyszałem jakąś taką, czytałem teorię, że czy Buster Sword nie jest po prostu tłumaczeniowy mishap i tam Buster Sword nie powinien być. Możliwe. Jestem pewien. Nie wykluczam. To chyba jest Basuta Sword, jak po japońskim, no nie wiem. No to na pewno nie. W japońskim miałbyś jeszcze jakieś do albo coś. Właśnie to byłoby Bastado. Tak. Yep. Także nie, ja tego nie widzę jako tłumaczeniowy mistrz. Potwierdzam. Jasne, ja do tego powiedziałem, że gdzieś dawno temu zasłyszałem, a nie, że to jest... To się prosi. Pewne info. Potwierdzam, byłem mistrzem. Jezu! Mate. Mam ostatnio parę emo momentów, nie będę kłamał. A granie w Demon's Souls na pewno nie sprawia, że jest ich mniej. Chcesz rolę, którą należy ja zajmuję ekskluzywnie? Nie tnij się, aniołku. Nie, stąd emo. Dobrze, trzeba wiedzieć, że nie jestem stąd, więc... Stamtąd też nie jestem, zanim ktoś to powie. Kurwa mać. Biorąc pod uwagę, gdzie mieszkasz, to możesz być stąd w każdym czasie i w dobrej jakości. Nie wiem, moja kamerka ma tylko 480p. Kacemet. Ja umrę. Tak? Moja jest całkiem normalna. Nie, no ma więcej. Chyba 720p, ale... Phantom Viewer, no table to achieve your goal. Bo ja chyba też ma, bo mam na niej napisane HD, więc wydaje mi się, że też ma 720, z tym, że moja kamerka ma jakieś 10 lat. No mi się moja ma 720 na pewno. Mi się wydaje, że moja też ma 720, ale... Nie wiem, jak to widzę, jak ona wygląda, to nie czuję, że to jest 720p, tak powiem. Znaczy, Jacek, ta kamerka ma, może ma w chuj lat. W chuj lat ma. Zdaję sobie sprawę. Ja ją wymieniałem chyba na pierwszym albo na drugim roku studiów, tak mi się wydaje, a już wtedy była w użytku jakiś czas. Ja rozumiem to. Ale jeżeli twierdzi, że ma full HD, znaczy HD, to powinna wyglądać jak HD. Bo już to nie jest tak, że ja sobie dopowiedziałem, czy coś, to ona... Znaczy tak. Ja rozumiem. Ona mi to sugeruje sama z siebie. Nie no, mam jedną dobrą... Odzyskujesz swój weed. Mam jedną dobrą rzecz, nie odzyskuję, bo muszę go zużyć na leczenie. Nie będę musiał iść po duszę do tamtego kolegi. Tak. Będę musiał iść tylko do drugiego kolegi. Zebrałeś kilka soul itemów przynajmniej. Tak, zebrałem. Masz Unknown Hero Soul na pewno tam, gdzie poszedłeś i masz 3 Unknown Warrior Soul'e, więc... Ale nie wiem, ile one dają nawet. No, coś tam pewnie. Ciekawe, czy można tutaj je sprzedawać, tak jak w pozostałych Soulsach, za równowartość? Tego nie wiem. Bo to Demon's Souls, bo to była pierwsza gra. Nie jestem ekspertem. W DS1 chyba się nie dało.
W DS1 Framptowi tylko mogłeś sprzedawać dusze. I niektóre były tańsze, niektóre były droższe, niektóre były takie same. To jest... Dobry system. Interesujące. Podobnie jak... Podobnie jak wiele systemów związanych z NPC-ami w DS1. Brał duszę, płacił ci w zależności od tego, czy lubił tego, do kogo należy dusza, czy nie. To nie jest żart, by the way. Na przykład za Gwyna płacił ci znacznie więcej, niż dostajesz za popnięcie tej duszy. Za Smoła ci płacił tyle, co nic, bo go nie lubi. To legitnie, to jest legitna mechanika, to nie jest żart. Nie wiedziałem o tym. Ma to sens. O, dobre pytanie na quiz. Szkoda, że już nie powiedziałeś. Mam wrażenie, że było przynajmniej z 10 takich pytań, gdzie doszliśmy do tego, że to by było dobre pytanie na quiz, zanim... Zanim zostało sformułowane na quiz. Zanim zostało przeznaczone na quiz. Ja za często mam wrażenie, że jeżeli mam jakieś pytanie, to musiałbym je za mocno fakt-checkować, albo żebyście mnie fakt-checkowali i dlatego nie chcę ich robić. Au. Ja chyba zostaję przy tych 40, chyba że mnie uderzy jakiś strumień kreatywności. 40 to dużo jest. Na ten nasz podcastowy miałem 80. No tak, ale to jest, wiesz, masz 80 plus chyba było 40 robione na... Miałem 50 chyba na tym teraz. Plus 50, czyli to jest, wiesz, 130 pytań, no tak, łącznie, czyli musisz wymyślić nowe pytanie, które nie mieszczą się w tych poprzednich 130. To jest prawda. Także ma, no to jest jednak no to duży skończyły handicap. Mi się takie fajne pytania właśnie o tego typu trivia, że dlaczego, jak Frampt płaci za duszę. To by było fajne pytanie, ale nie... Skończyły mi się już takie ciekawostki, więc mam na... Schemat moich pytań jest dosyć vanilla. Może tak. Au. No, czasami trzeba i tak, że to i tak nie jest, wiesz, samo w sobie złe. Patrz na, kurwa, Jetpunk Sporkle quizy. No tak, no ale to wiesz, trzeba równać do lepszych, nie do gorszych. Znaczy to też prawda, z drugiej strony, wiesz, masz tylko tyle czasu, pomysłów i... No. Prawda, i powinienem pisać rozdział magisterki. Mocy przerobowych. Więc dzisiaj cały dzień kroję muzykę na quizy. Co ja nawet chciałem powiedzieć? W ogóle jak rozmawiamy o wszystkim, tylko nie o tym, co się dzieje na ekranie, to przypomniałem sobie, że miałem zapytać, jak my śpimy u ciebie? Jest jeden pokój wolny? Jest jeden pokój całkiem wolny? Tak. I tam jest łóżko, na którym im od dwie osoby się spokojnie zmieszczą, jak nie, to mam pełen materacę. Dobrze, koluję łóżko. No, ja zawsze koluję materac. I tak, okay. Więc ja nie jestem rywalizacją tutaj. Zrób z magisterki, obawiam się, że to ludzie wyżej robią tobie quiz z magisterki, a nie odwrotnie. Potwierdzam, byłem quizowany. Ja sentymentalnie po prostu podchodzę do kwestii noclegu Shinji'ego. Będę spadł Shinji'im w czasie 4 SMT? To było SMT 1, pierwszy stream. Okej, to tutaj mamy tego... Czekaj. Nie wiem, który pierwszy stream, ale pierwszy stream to nie jest ten sam koleś, by the way, bo ten jest... Tak, ma niebieskie oczka. I ma ten, i ma miecz, a nie włócznie. Mhm, więc to jest ten sam gatunek... Kto mnie kurwa trzeba? Pod człowieka, z którym walczyłeś w... ten sam lokacji. Gatunek pod człowieka. Ja no tyryliś. Nie będę kłamał, jest zauważalnie słabszy. Może być. Rzad, który rzuciłeś, czy ja wam mówiłem o tym, czy wysyłałem, jak była ta ligowa drama z Reptilem? O, kojarzę, że było o tym mówione. Z tym, że się logną na konto z nickiem, nie tak, przytoczę tak, na streamie. Redacted. Tak, redacted, jakiś tam numerek. I chyba Vetron wrzucił takiego bangera, bo Reptile zasłynął tym, że robi tier listy na każdy patch. I Vetron wrzucił jakiegoś takiego bangera, że hello everyone, it's Reptile here. Last time we locked the Aryan race to the Z tier, now on to the Intermensch. O mój Boże. Co za banger. Jesus.
Na jaką literkę? A, to jest fajnie. Ósmą literkę alfabetu. Tak. Jego inicjały to Ability Haste. Oh no. Oh no. Co? To jest dobre, to jest bardzo dobre. Actually banger. Ow. No, pojebie mnie. Aktywnie jest ciepło jebywane, nie przeczę. O Jezu. O, był kurwa skok w dal. O nie! Pięknie. O no. Letni łańcuch. To ma dużo więcej sensu niż myślałem o tym. O no. Okej, ale przynajmniej wiemy dokąd zmierzamy. Kim jesteśmy? Dużo gorsze jest to, że wciąż jesteśmy przy pierwszym ognisku. No, ale wydaje mi się, że jesteś już całkiem blisko... Braku przedmiotów leśniczych, zgadzam się. Drugi. Niezaprzeczalnie. Ja szybkie żywę? Nie, na pewno jak i teraz wszystkich pominę, to wszystko będzie okej, nikt mnie nie zablokuje po drodze. Clueless. Yep. Absolutny brak poszlak. Yep, poszlaki nie istnieją, nie mogą mnie krzywdzić. Aż tam ci kolety nie będą gonić. O mój Boże, czy możemy wysłać na MSI tylko G2 i dać im dwa życia? Nie. Proszę? Mój region. Mój region. O mój Boże, oni za mną jednak idą. O, ten? Rozumiem. O kurwa, z tyłu tam no idą. No dobrze. Rozegramy to jednak odrobinę bezpieczniej niż planowałem. W ogóle bardzo im smutno, że ścieżki z reloada jeszcze nie ma na streamingach. Spokojnie, niedługo będą. Wiem, podobno w tym miesiącu jeszcze. Muzyka z IBS-a jest całkiem dobra. No, remake zapowiadał, że to będzie, że ta ścieżka jest w dobrych rękach. Nie mówię, że jest jakaś absolutnie wybitna, na pewno jeżeli ktoś lubił siódemkowo, to będzie ją lubił, bo jest bardzo dużo nawiązań jakichś aranżacji, nie aranżacji, tak? No. To tutaj na pewno jest to plus, tak, ale jeżeli ktoś na siódemkę był obojętny, no to też nie jest tak, że nagle magicznie jest to cud natury najlepsze, to nie spotkałeś w ogóle. No, tam jest, ale to jest dużo nowych utworów, bo remake miał bardzo dużo nowości. Mam wrażenie, że tak, ale mogę też... O Boże, nienawidzę tego. Mate. To już tyle razy się wiedziało, że... To ile czasu zajmiesz ten, aż skończy mi się wytrzymałość na mieczu? Spadło mi się, atakując przeciwnika. Która gra zrobiła to, że nie możesz spaść po kombosie? Nie dziwię się, jeżeli DS3. DS3 albo Elden? Sekiro tam jest auty. Sekiro chyba miało taki dosyć strict system tego, kiedy możesz spadać, a kiedy nie. Znaczy Sekiro w ogóle było statyczne, że tam mogłeś skakać w trakcie walki, tak? No tam też dużo, dużo więcej było takiego sensownego platformingu przede wszystkim. Ale albo mnie... pograł w Sekiro, gdzieś. Ale nie jestem pewien, czy DS3 miało taką mechanikę, jak mam być szczery. Ja nie pamiętam, bo na pewno już DS3 ogólnie mało miałeś mier, gdzie mogłeś spaść w palce. Tak, atak, tak po prostu, że wiesz, atakujesz, tak? A nie, że ten... A nie, że się specjalnie rolujesz na przykład w przepas. Chłopaki, pograłbym w Sekiro. Nie chcesz grać w Sekiro, to nie jest do bega? What? What is my blood waffling about? Znam dwa słowa, które określają moje podejście do tej gry. Pierwszym jest git? Blisko. Pierwszym jest skill. Tak. Yep. A drogi Misiu, ja o wielu grach mówię, że ja ich bardzo nie lubię, bo mi w niej nie idzie.
Ja mam opinię na temat Sekiro. Jest bardzo pochlebna. Pamiętam, jak na podcaście rozmawialiście o Sekiro. Dla nie... Chciałem powiedzieć dla niesłyszących, ale to nie powinien, nie w ten sposób powinienem to ująć. Dla ludzi, którzy nie słyszeli. uważam, że system walki z Sekiro to najlepszy system walki w grach wideo. Nie tylko mój ulubiony, ale najlepszy. Jest absurdalnie dobrze skrojony. Nie będę się wypowiadał obiektywnie, bo ja po prostu w niego najzwyczajniej w świecie nie umiem i on mi trochę nie leży, więc wiadomo, że moja opinia na pewno nie będzie aż taka dobra. No ja mogę powiedzieć, że to jest zdecydowanie moja ulubiona gra, jeżeli chodzi o gameplay feel. Yep. To się po prostu cudownie gra. Ja mam także widzę, dlaczego ludzie mogą to lubić, ale jednocześnie widzę, że ja tego nie lubię. Zresztą z Armored Corem wszystko mam podobnie, że w to mi się naprawdę świetnie gra, ale ja po prostu lubię szybkie. Lubię szybkie i responsywne, a coś jest błędne, szybkie i responsywne. Jakbyś to ty prowadził streama na kanale Sale, to powiedziałbyś I like quickies? Yes. I mean, based. Czy możesz tu podejść, bo nie chcę dostać lepę w plecy? Lepę w plecy. W ogóle... Czy... Doskonale. Ja właśnie nie dostałem obrażeń po podniesieniu przedmiot. Nie wiem. Doskonale. Nie jestem pewien, ja widziałem tylko... Ja się zatrzymałem na plink. Absolutny plink, fistbanging plink. Ściany. Tak. Fuck this wall in particular. Nie, słuchajcie, tak jak w Elden Ringu, jak ją zaatakuje ileś tam nas, to będzie sekrecik. No tak. Zacząłeś coś mówić. Czy my planujemy na majówce robić coś z rzeczy takich outside, poza Bolin? Się zastanawiałem. Nie wiem. Kurwa, fuck this wall as well. Co mamy do wyboru? O kurwa, Kevin Spacing, what the fuck? Nie wiem, zawsze escape room pod rozwagę można wziąć. Not gonna lie, nie jestem jakimś turbo fanem escape roomów. Jeżeli będziecie chcieli, to pójdę. Ja 100 lat nie byłem. No, chociaż myślę, że ten, jak jesteśmy środę, czwartek, piątek i w sobotę się rozjeżdżamy, to myślę, że Bolin nam wystarczy. Fair enough. Tym bardziej, że Bolin mamy w środku. No tak. I nie tak, na początku slash na końcu. I tak po... O Boże. I tak połowę czasu będziecie siedzieć na PS5 i grać w finale? Znaczy co? Nieprawda. Nie planowałem w ogóle. Nie planowałeś. Ja chcę przejść przez tego Fugate'a. Ja dalej nie przywykłem do tego, że ty masz PS5, więc nawet nie myślałem o tym. Nie przywykłem do tego, że masz PS5, jak grasz właśnie na PS5? Tak, wiem, ale... Wiem, jestem świadomy tego, ale jeszcze to się nie zakorzeniło w mojej głowie, że wiesz, że to jest faktyczna rzecz, którą mogę zrobić, że ej, chodź pogramy na PS5. Jeszcze nie złodzieje. Czy to jest NPC? To jest człowiek, tak. To jest ostrawa of Boletaria chyba. Czołowa pizdeczka tej gry. O nie, dwa holoły na dole, pomocy. Dwa. Okej, jest ich trochę więcej. 4, 5, 6. I beczki ogniste tam masz chyba? No ja tak. Tam firebomb go zapierdol. Jest. Bonopka. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Masz ich trochę. Nie, bo wydawało mi się, że widziałem coś o tym, o celowaniu. A, using bow tylko, okej. Okay. 2-1, by the way. Tak, właśnie na to samo spojrzałem, czy się gra już skończyła.
Dobrze, 2-1. Pani jeszcze jedna dobrze. Gra i moje przewidywania się sprawdzą w 100%. No dobrze. Od razu lepiej. Imagine wierzyć w... Fanatyk. O! No ewidentnie jak zabiłem Direksy, to on sobie do nich poszedł. Tak. Bez teleskop. O tak, będziemy mogli obserwować rzeczy, które nas puszczą w pierdol doskonale. Tak. Będziesz autorem ulubionej książki Germana, How to Pick Up Fair Maidens? Tak. Ewentualnie będziesz mógł robić zbliżenie na sztuki tej Maiden in Black. Maiden in Black. Czy ja? Ja się boję atakować, jak oni biją ustawę. I to gorsze, nie dziwię się, jeżeli słusznie. Ostrava went sicko mode. moja ukochana właśnie wysłała mi wiadomość o treści, w sensie screena z czatu. Big Mommy Milkers fan. Nia. I lol? Tyk! Ostrava tyk! Kurwa jebana. Chciałem backstabować chłopa. To? Atakuję. Jesteś wyrywany z kontekstu i jesteś monitorowany. Tak. By the way, skończyły mi się zwykłe leczonka już. Ale masz dużo niezwykłych. Tak. Dobra, nieważne. Jeżeli chcesz nie backstabować. Jeżeli chcesz nie backstabować, to śmiało. Znaczy, tak, pominąłeś przedmiot chyba wcześniej. Był za płotkiem. Wydawało mi się, że mogłeś tam przeskoczyć. Za tobą, tutaj. Tak. Tylko chyba nie przeskoczyć, tylko wyjść jakoś dookoła. A, well, też się da. Ale pominąłem, masz rację, simiter. Simiter masz. Simiter. Mi to w tej chwili zależy dużo bardziej na czymś innym niż w przymiotach. No chciałbyś znaleźć skrót. Nie będę kłamał. Monkas. Takie, o! To było strawa! Yes. O, to tam przeżył Baktaba. To było strawa z Boletari, trzymajcie się ciepło, cześć. Przyszło mi pytanie na quiz znowu, że, ale to jest już taki z głupot, że uzupełnij łańcuszek. Demon's Souls? Znak zapytania? Czechy. No ja no, ustawa sobie daje radę, przykryte. Nie, chłop widzę przeskipował trochę poziomu. O, chyba. Nope, powiedziałem nope. Nope the fuck out of there. Mniej więcej. No! Specjalnie robię pchnięcia. Czyli silne ataki w tym wypadku. Żeby się nie nadziewać. Czy to zadziała? Tak, doskonale. Zresztą oni tutaj do łapę, Jesus. Chyba przypomnę mi się te kurwa Base Boosted Warcry z czwórki. Czego? Z czego? Z SMT4. A, z SMT4. Okej. Kurwa literalne otwarcie na milisekundę bram piekielnych. Osawa sobie poradzi. Dwinby twierdzi, że Tarzan znalazł drużynę na lato. O. Gdzieś było napisane, że któraś drużyna Weibo zatrudnia chyba koreańskiego dżunglera? Czy tu dżunglera chodziło, czy o tu planera? Dżunglera. Chyba Weibo Tarzan? Więc to by pasowało jedno z drugim? Siana? Chociaż nie pamiętam, czy widziałem, czy koreańskiego, czy który grał, ale chyba koreańskiego. Jak patrzę na Hanwę, to sobie myślę tylko o jednej rzeczy. Free Viper. Nie, nawet nie, bo on actually ma 3/4 drużyny.
Scout wróć. Wróć. O, NPC. What are you buying? Dregling. Tam masz dobrego. O, mój Boże, przedmioty leczące. On ma... Longsword. Chciałbym zobaczyć, ile ja mam... O, mój Boże. Zmemowałem się właśnie. Co zrobiłeś? Sevi chyba rozumie. Sam sobie ile ma dusz. No dobrze. Jak ty możesz grać na podglądzie streamlapsowym w gry w ogóle? Powiem ci tak, w tej chwili mam tego. Mam projector output. Najgorsze jest u mnie to, że ja bym nie mógł, dlatego że u mnie w przechwytywarce jest latencja obrazu. No ja właśnie... Stop fucking projecting. Ja właśnie mam tak, że jeżeli przechwytuję bezpośrednio na streamarce... Czego się spodziewałeś, że się stanie? Przepraszam, ale to był taki kurwa mocarny hit tą firebombą. Ja się bardziej śmieję z tego, jak to, jaki był passage of play. Ale ktoś kurwa komuś gra teraz motyw z Overwatcha w słuchawkach. Play of the game. O mój Boże. Taki bro. O nie. Welcome to Demon's Souls, I guess. O yes. Czekaj, długość streama 1.37. Jeżeli działa to tak samo jak na Steamie, to jak wyłączysz teraz, to możesz jeszcze oddać. Nie wiem, czy to tak działa, honestly. Na Steam jest po prostu zbyt łaskawym dla konsumenta serwisem. Steam jest bardzo customer friendly. Ech. Jakby to jest absolutnie fantastyczne, że praktycznie monopolista, jeżeli chodzi o rynek cyfrowych gier na PC, to jest również przyjazny konsumentów. Mnie urzeka, że Steam nie jest monopolistą, dlatego że stosuje jakieś turbo nieuczciwe praktyki, tylko że po prostu cała konkurencja jest tak kurwa tragiczna. Tak, że po prostu Steam to jest dobry produkt i tyle. Tak! No. Jakby jest gdzieś ten cytat, że jeżeli chcesz pokonać piratów, to po prostu zaoferuj... Daj im wygodę. Spraw, żeby kupowanie gier było wygodniejsze niż ich piracenie. Yep. Coś w tym stylu. Znaczy ja... O, jaki kurwa dołek. Konga line. Call in one. Ja nie ukrywam, że w pewnym momencie zabezpieczenia antypirackie actually zaczęły działać i był taki moment, gdzie po prostu gry nie były krakowane. O no, nie, najgorzej. Czas. Najgorzej. Tylko nie to. Żeglowanie po oceanach nie przynosiło zawsze efektów. Mi się nie zdarza praktycznie piracić gier. No, nie zdarzało chyba nigdy. Ja nie będę kłamał, że głównie konsolowe. No, ja miałem oczywiście, jak każdy na świecie, kto posiadał PSP, miałem oczywiście skrakowane PSP, ale poza tym nie na PC-ty nie krakowałem gier w ogóle. Coś tam, coś tam? Że... Ja i moja Vita. Skrakowanie, znaczy... Tak, ogóle... wiem. Uwierzcie mi, wiem. Ten. Przynajmniej jesteś w miarę bezpieczny. Właśnie nie jestem ten. Że przerabianie chyba PSP to było najprostsze zadanie na świecie. To potrzebowałeś do tego kabla USB i to było wszystko. Teraz to chyba nic nie potrzebuje wysetować tego. Lelgato.
Kiedyś miałem okazję brać udział w modowaniu Xboxa 360 i jego trzeba go odkręcać i trzeba jakimś urządzeniem. Jest generalnie chyba, masz urządzenie podpięte do kompa i musisz w odpowiednim momencie nacisnąć jakiś ten. Jakiś punkt to, na. Znaczy nie żyje, ale żyje. Tak. Jakiś punkt na. Jakimś peryferium wewnętrznym. Jezus. Żeby ten mod zadziałał. Doskonale. No. Trudno się ten. Trudno się. Tak, tymczasem krakowanie PSP. Okej, Google, how to crack PSP. Pobierz ten plik, a potem przerzuć go sobie kablem na konsolę. Gratuluję! Tak. Zresztą modowanie PSP też było bardzo zabawne, w zależności od tego, w sumie jaką metodą się to robiło, bo wiem, że były różne. Ja miałem nieśmiertelnego słup Magica od tego, żeby odpalać moje kopie zapasowe gier. Kopie zapasowe. Tak. Ja miałem na tym. Oho. Ja miałem na DS-ie Flashcarda. I. Czemu on nie zostaje tego obrażeń? Słup Magic był o tyle zabawnym sprzętem, że on mógł się zużyć w dwojaki sposób. Po pierwsze, żeby on zadziałał, to były jakieś takie plastikowe elementy, które było trzeba dokleić do obudowy konsoli, do wewnątrz. Które jeżeli jakiś powiedzmy odstawał, czy coś się z nim działo, to wtedy mod nie działał. Feng Shui musiałeś odpowiednio w konsoli zrobić. Tak. Po drugie płytka, z której się odpalało program, też mogła być zarysowana i się po prostu nie odpalać. Bo rzecz działała w ten sposób, że odpalałeś płytkę i potem odpalał się jakiś programik i zmieniałeś płytę na wypaloną płytę z grą. Odpalałeś funkcję w programiku i to ci odpalało płytkę. Mam flashbacki do tego, jak świetnie się bawiliśmy z jednoktudem. A no właśnie, bo to było też. Nie pamiętam, czy to było, ale to chyba było ze słupa też odpalane. Bo w którymś momencie zacząłem jakby mieć swój własny rozum i szukać jakichś rzeczy i. Chociaż nie, to musiało być przez słopa, I było to tylko w 5% mniej wygodne niż granie w actual w HD port nocturna. Ale hater high shit. No ten bot jest niegrywalny! O, jest niegrywalny, tak jak sama gra, o. Dlaczego port jest? Gdzie? A na Steamie port jest niegrywalny. Tak, jest niegrywalny. On mi... Pamiętam problem. Na drugim kompie on po prostu powiedział, że nie. Wiem, pamiętam, że była taka rzecz. Yep. Byłem zamknięty na ekranie, na permanentnym ekranie ładowania po scence wprowadzającej. Mogę powiedzieć, że na PS4 port nocturny działa dobrze. A jak tam soundtrack? Moje dusze. Tak samo jak na PS2. Właśnie, jest autentyczne doświadczenie. Doskonale. Nie wiem, to jest. Ja jestem autentycznie baffled, biorąc pod uwagę, że są high quality ścieżki w internecie dostępne, kurwa! Oczywiście, że są. Cały nawet ten. Nawet są ścieżki, które na oficjalnych soundtrackach nie są normalnie, są w wysokiej jakości. Potwierdzam. Ej, gdzie ja się wyjebałem ostatnio? Podniosłeś duszę przecież. Znaczy wiem, ale one leżały na korytarzu, a nie przy beczkach, dlatego się zastanawiam. A. No właśnie, nie było kurwa. Popatrz, gdzie na podłodze leżą skrawki beczek. Tutaj. Bo to mogło być tutaj. Jednorazowe. Chyba tutaj. To chyba było tu. Mogło być też tu. Nie chcesz sam tego zdetonować? Mogę chcieć. In Before to nie było tu i Jacek, wiesz, przestanie myśleć o tym i nagle znowu git. To mogło nie być tu. Nie wiem, nie jestem pewien, actually. Ale też mogłem się to widzieć. Nie, to może i było tutaj. Nie podoba mi się to? Nie możemy być pewni. Wiki nie twierdzi w tym przypadku. Może są z Kanady albo coś? What?
tego, jak pobujało na tym krzaczku. Nie wiem, czy kojarzycie taki film Is She Into You? Nie, chyba nie. Polecam sobie zerknąć. Świetna komedia. Okej. W dużym skrócie, z każdym kolejnym krokiem dziewczyna to bardziej daje znać chłopakowi, że na niego leci. Ostatni krok to dosłownie idą do sypialni, ona gasi światło, zbiera się przed nim, kładzie się na nim w ogóle. Is she into you? No, you can be too sure. Maybe she's from Canada, she's just big nice. To jest poziom mojego łapania hintów. Ja jestem bardzo dobry w tym. Aha. Muzyka z Nocturna, gwiazdka, szczekanie psa, gwiazdka. Is she into you? Przykro mi, ale niestety nie. Ta relacja jest w 100% profesjonalna, nie ma tu co na miłość. No nie mogę przedchodzić. She nie jest z Kanady. Potwierdzam, zdecydowanie nie jestem z Kanady. Potwierdzam, byłem Kanadą. Mówię, przepraszam po każdym żarcie, który rzucę, nie mogę być z Kanady. Pożałuję tego, prawda? Jebnij tą bombę. Co się może stać? Oj, to był niewypał. O. Rozumiem. Kurwa, w upiarze ci zaszli. Jezu, ale jeszcze tak z dwóch stron po prostu. No, stereo. Kurwa, kompanie te. Stereo, dosłownie było mal fighta, wiesz. Z obu stron. Klap. Ta, ale powiem ci, że całkiem przyzwoicie wygląda twoja ilość dusz. Tak? Byłaby wielka szkoda. Ale. Gdyby... Wierzę, że jesteś blisko jakiegoś skrótu w końcu. Oczywiście. Ja też wierzę. Bo wiara to... Skrót jest po bosie? Bo wiara to jedyne, co mi pozostało. Jeżeli skrót jest po bosie, to nigdy więcej nie zagram w tego. Nie. To jestem na 80% pewien, że skrót był przed bosem. Tak? To ja mam wrażenie, że na podobną liczbę byłem pewien wielu rzeczy. Wiesz, dlatego powiedziałem na 80, daję sobie margines błędu. Ale szaszłyczek tam został zrobiony, oh baby. Koniec końców nie gotowałem tej zupy a propos robienia rzeczy. Dzisiaj jednak uznałem, że zrobię coś mniej wymagającego, bo trochę mi się nie chce. Okay. Tygodniu sobie podgotuję. To upgrade. Sharpstone shirt i hardstone shirt. Kurwa, ile to jest gatunków shardów w tej grze? Są blade stone'y na pewno. No tak. Bo przecież jest owiany legendą Pure Blade Stone. Tak. Kocham, kiedy wczesne gry Souls mają absolutnie zjebany system upgrade'ów. Potwierdzam, ja jako naczelny obrońca DS1 powiem jebać system upgrade'ów w DS1. Ale było blisko potężnej freudowskiej pomyłki tam. Absolutnie nie freudowskiej. Tam z DS. Ściana gaming, doskonale. Ściana gaming. Uwaga, idę się wyjebać. Za każdym razem jak ty mówisz słowo ściana, to przypomina mi się tylko XD Demon Wall. XD Demon Wall był bardzo dobrą rzeczą. Tak, to jest fantastyczne. Ja, jak sprawdzałem przypięte, żeby zobaczyć jakie gry mamy na kuzie, to zaraz chyba pod spodem był XD Demon Wall. Tak. Każdy egzemplarz FF4 3D jest skatedrowany. Jest. Ale powiem ci, Jacek, przynajmniej tyle dobrego, że twoja broń się dobrze trzyma w miarę. Gdyby to było DS2, to już bym dawno jej nie miał. O, klucz na mozolum, zajebiście. O, nice. Na pewno odblokowujecie jakiś skrót. Ciekaw jestem, czy to mauzoleum to nie jest to miejsce, gdzie jest ten silny chłop. Nie mów takich rzeczy. Jest. Nie mów tak. Jest niezdrowa szansa. Ta właśnie, bo to były drzwi, które chyba nie były does not open from this side, tylko appears to be locked. Chyba tak. One zdecydowanie apirowały być locked. Nie mogę zaprzeczyć, że ich appearance wnioskował być locked. A gdzie jest ten kolega? Co trzeba?
Okej, okay, są na górze. Tam na górze. Masz schodki na górze? No masz tutaj schodki. Okej. Okay. I z lewej strony coś mi wskaż na dalej? Nie, doskonale. Git bomba. A bo mi się... Tutaj jest coś jeszcze, nie to denerwuje. Jedne tropy, drugie tropy dusza. Ktoś jeszcze mnie strzelał. Słychać strzały. No właśnie, ja słyszę i to jest najgorsze. Aha, tutaj. Gunę. For my neutral, I cast gun. Jest to swego rodzaju gunę. Yeah. Wytopuj się z tym przed walką z nim. Tak? Tak. Spadnie? Nie. Spadaj! Okay. Nie, let's go! On żyje, what the fuck? Fall damage jest bardzo niski. Tyle co nic. No. To nie jest tyle co nic, ha? 10 obrażeń mu to zadało. Czy on... Jacek by umarł od tego. Pewnie tak. W DS2 tak. Nieironicznie, kurwa. Fall damage DS2 jest kompletnie kretyński. Czy mi się wydaje, czy on nie paruje? On tak blokował biegnąc, owszem. Znaczy on blokował wykonując atak. To jest jeszcze gorsze chyba. Taki Lionheart gracz. Zbugował sobie moveset po prostu i ma moveset włóczni na mieczu. Oh man. To jak jest z tym z... Speedrunnerem plus jeden. Normalnie walczył. A mnie, jeżeli chcemy spojrzeć na to, jak się powinno walczyć normalnie, a nie w grę wideo, to pewnie tak. Nie, bieg z podniesioną tarczą na ciebie. Co jest też wytworem Demon's Souls, że przeciwnicy tak robią. No dobrze. Fogate. Gdzie my jesteśmy? Fogate. Halo? O, ja chyba wiem, gdzie my jesteśmy. To jest Ubibolin. I nie jestem pewien, czy to... Tak, tu jest Bolin. Nie wiem, czy... O, właśnie. Ubibolin. O kurwa! No. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. Wow, dude! What? To jak byliśmy na któryś kręglach, to jak były te śmieszne graficzki, to były po prostu animacje z takim po prostu jebutnym napisem. Wow, dude! Yes. Te warszawskie były całkiem boneless. Yep. No, to były bardzo... Takie, jak mamy kręgle na Manhattanie zarezerwowane, to tam jest dobry ekran game. Wildwood chyba, bo tam jak byliśmy w Escape Roomie na zespie. Tak, to było jeszcze gdzieś indziej, ale tam na tym na Manhattanie też nie są złe graficzki. Cześć Pierko. Cześć Pierko, witam. Poziom doksowania się. No i ja chyba nigdy nie mówiłem, że... Nie, inaczej. Nigdy nie kręcę się z tym, gdzie mieszkam, o, tak powiem. Może nie do stopnia, że mówiłem, że nie wiem, mieszkam dokładnie na tej 4 ulicy, chociaż i tak już parę razy padała w ulicy, na której mieszkam na streamach. Ja się wydoksowałem za reloada. No ale ty się wydoksowałeś prywatnie. Guys. Bo to mi nie wygląda na skrót. To mi wygląda jak mod, gdzie zaraz przyleci smok i mnie spali. No, tak mi też tak wygląda. Zawsze, że miałeś smokatyzowanego w tym... ...kostence pierwszej, jak wchodziłeś. Był. Zwiedzaj dalej, nie idź tam. Właśnie nie chcę, dopóki nie znajdę jakiegoś skrótu. Może być problem. Tak? Nie dojesz. O, a cóż to? O kurwa! Dragon! Okej. Okay. Nie idź to. Nie idź to. No. Czyli mówicie, że mam nie iść na most i mam nie iść do nich, rozumiem? Idź na most, bo on pewnie będzie przylatywał jakoś okresowo, tak jak Hellkite. Ja nie wiem, czy po prostu bym się nie cofnął i nie szukał skrótu gdzie indziej. Kurwa. Jest w ogóle skrót tego typu? Wydaje mi się, że tam, gdzie Jacek szedł po schodach na górę, tam, gdzie był ten łańcuch, to w tamtych okolicach mógł być jakiś skrót? Pojebie mnie. Nie no, jolo. Jak usłyszysz dźwięk jakiś, to się cofnij po prostu.
Ja już słyszę dźwięki. Tylko, że jakiegoś bolin nie ma. O, przyleciał. O, smog zdecydowanie baluje. Odleciał. Nie zrobił absolutnie nic! Bro did nothing. Bro is on to nothing. W ogóle bawi mnie, że ci rycerze sobie, wiesz, smok nad ich głowami, a oni sobie kurwa chillin vibe. Just another Tuesday. Yeah. Ale tak, że jak tam podbiegnę, smok mi spali? A oczywiście, że tak. Tak będzie. By to jest nie negocjowalne w ogóle. Właśnie mam wrażenie, że... kurwa 15 strzałów ostrzegawczych w tył głowy. A. O mój Boże, niuk. Solo killuje humanoida. Ten smok ma na mnie wyjebane. Mój region. Mnie zaraz pojebie chyba. Kurwa ten. Chciałbym wiedzieć, gdzie jest jakieś bezpieczne miejsce, bo nie chcę znowu powtarzać po raz 20 tego samego segmentu. Pol regio quality. No to mi się wydaje, że muszę przebiec przez most, rozumiem? Musisz szukać gdzie indziej. Czy ja mam ci znaleźć mapkę? Czy to nie jest jeszcze ten poziom desperacji? Wiesz co, mam wrażenie, że nawet jeżeli znajdziesz mi mapkę, to mi to wiele nie da. Bo pamiętam, że jak miałem mapki z Bloodborne, na to i kompletnie nie potrafiłem czytać. No ale to ja ci bym je wtedy czytał. Tak? Jestem pewien, że jak będziesz mnie prowadził, to nic z tego złego nie wyniknie? Nie, absolutnie. Ja uważam, że bardzo dobrze cię poprowadzę. Ja kiedy ostatnio wskazałem ci zły kierunek progresji przez grę? Jeżeli powiesz Skiver, to było w chuj dawno temu. Ja po prostu nic nie powiem. Właśnie, bo nie masz dobrej odpowiedzi. To nie jest to, co chciałem powiedzieć, ale przyjmijmy, że jest tak, jak mówisz. Weź mi znajdź jakiś skrót, bo mnie pojebie. Okej, już idę. Dobra. To jest takie, chciałem na ślepo, ale jednocześnie nie chcę siedzieć 30 godzin w tej samej lokacji, bo... Bolenis map. Nie ma skrótu. Zaraz ci powiem. Maps Demon Souls. Demon Souls? Jest. Rosos? A, no bo 1-1 ma kurwa 4 różne mapki. What? Nie, bo są po prostu rozłożone jest na 4 mapki nawigacja po 1-1. I guess. Więc czekaj, najpierw muszę się zorientować. Okej, okay, kurwa, dobra. Okej. Okay, tak, zajebiście. Czekaj, bo kurwa, attack the ammo container before you proceed, to tu musisz mi znaleźć bolin i wtedy cię będę mógł kierować. Jestem dosłownie przy bolin, tutaj jest bolin. Dobra, to zaraz, bo kurwa, gdzie jest F? Które to jest F? To jest F, dobra. No, ja też zaraz zrobię F, zgadzam się. What? Znajdę mapkę i cię poprowadzę. Czekaj, bo to ja cię poprowadzę, tylko ja najpierw muszę zobaczyć, gdzie co wszystko jest. Dobra, tutaj nie, więc musiałbyś wracać do E i później z E. Dobra, najpierw może gdzie jest A. Okej, okay, ja po kolei muszę... Kurwa, bo ja muszę... Dobra, ja muszę najpierw zobaczyć, jak się idzie. Tędy, tędy, tędy i później jest A. I później z A idzie się tędy, tędy, A. tędy. I potem jest B i to B jest... B czy C? Które z nich jest skrótem? Dobra. Jacek, słuchaj mnie. Ja już cię usłyszałem i nie wiem, jestem pewien.
Podoba mi się to, co usłyszałem. Słuchaj mnie. Chcesz się generalnie cofnąć w okolice tego, gdzie był Dregling? Tak, to zajebiście. Nie wiem, gdzie on był. No to już nie jest mój... Nie no, co idź... to jest prosty strzał, po prostu jak się będziesz cofał, to jest w miarę prosta ścieżka. Ta lokacja jest w miarę liniowa. Tak, oczywiście. Chyba tędy idź. Chyba. No. Prosta i liniowa. Czekaj, co to... Nie spadaj może. Kok? Idź tak, żeby nie spadać. Be right back. Okej. O, patrz, tu jest... Masz go, nie? To teraz... Mam tu takie fajne skrzyżowanie. Wychodząc w lewo, w lewo, tu, no, idź prosto. I teraz... Mam jedną drogę, czyli w lewo. Tutaj mogę tylko wejść po schodach na górę. Wejść po schodach, no. Okej, gdzie ty te... Okej, dobra. Stój! Zorientuj się, czy jesteś bezpieczny, okej. I teraz chcesz iść tędy. Do tego pokoiku tutaj? Tak, tylko uważaj, bo tu jest, tu są... Jest holda przeciwników, ja wiem. Napaleni tu są. Ja już więc tu byłem, musisz... wypadłem. Tak, tylko bardzo cię proszę, żebyś uważał. Bo... Chciałbym, żeby istniała w tej grze pochodnia. Dobra, i to będzie... Generalnie wydaje mi się, że jak zejdziesz na dół, to możesz sobie skróty blokować. Trzymam do schodu. Ale to wiesz, schodź na dół, tylko jak będziesz miał schody bądź drabinki. Bo nie ręczę za siebie, jeżeli trzeba będzie gdzieś spadać. Pamiętaj, trzymam za słowa. Tutaj mogę wyjść na zewnątrz, czy jest jakiś śmieszny łańcuch. O kurde. To mógł być błąd. Nie wiem, czy. Nie rób nic, dopóki ze skrótu nie odblokujesz. Proszę cię. A trzeba zejść na sam dół trzeba zejść? Wydaje mi się, że tak. No dobrze. Jestem. Uważaj, bo tam są beczki i tam są napaleni koledzy. Wiem. Chcesz zdetonować beczki pewnie, zanim pójdziesz dalej, nie? No. Bo ja kurwa siedzę jak na szpilkach teraz. O ja pierdolę, o kurwa, o matko, o Boga. Nie! Idę. O kurwa. Dobra rozmowa. Ja nie, ale kurwa. No, to jest tyle, ja wypowiem na razie. Po prostu jestem bardzo zainwestowany emocjonalnie w tę podróż. Nie! Jesus. Ja pierdolę. O! Kurwa! Pull lever! A, to daje mi się. I teraz, Jacek, jak wyjdziesz, to... Po bodajże, no po którejś stronie będziesz miał... Po której stronie, Guttok? Tu. I z prawej strony powinieneś mieć blisko. Tak, to jest początek, widzę. Yeah, udało się! Doprowadzony! Jesus fucking Christ. Yeah. A teraz jak sobie pomyślę, że będę musiał wchodzić przez te wszystkie zajebane beczki. O kurwa. To sami. Well, to jest. Jest jeszcze. Powiem tak, jest jeszcze jeden skrót. W cudzysłowie skrót. On jest za czerwonym smokiem. Nice. Ale. Okej, więc chcesz kolejne dobre wieści. Pamiętasz ten mostek, gdzie było bardzo dużo przeciwników i tam wisiał se smok? Mhm.
rekomendowałbym ci tam iść dalej. Okej. Okay. Chłopaki, mam ważne pytanie. Tak? Nie. Czy jest jakaś siła na świecie, która powstrzyma mnie przed upierdoleniem całego pudełka Ferrero Rocher na raz? Nie. Nie. Mówiłem ci, że nie wodę, tak? A Jacek, nie chcesz w sumie najpierw iść wydać? Nie, nie chcesz pewnie. Nawet nie wiem, ile mam z tego poziomu. Poza tym zespiesz tutaj przeciwników, nie chcę. No niby tak, a z drugiej strony, jak będziesz musiał potem wracać, to masz kurwa kawał drogi, żeby zgubić te wszystkie dusze. Hello? Czy wyglądasz na osobę, która się przejmuje takimi zabiegami? Ja już jestem w stanie mentalnej, kompletnej wyjebki. Okej. Okay. Tak źle i tak niedobrze. Ale mi przecież to nie jest tak, że smok mnie spali na hita, tylko dlatego, że mam połowę HP, bo nice game. A jak mieć pełne HP? Z tego co rozumiem, po pokonaniu bossa mam nas pełne HP i potem nie mam pełnego HP, jak umrę chociaż raz. Właśnie, Jacek, dostałeś Kling Ring, jak wychodziłeś, chcę, żebyś sprawdził, co on robi. Czy to nie jest właśnie, bo jest pierścień, który sprawia, że twoje HP to jest 3/4 paska, a nie połowa. Pierścienie masz... Equipment rings. Less HP reduction than in soul form. Właśnie, masz coś takiego i teraz masz 3/4. Mhm. A wiesz, jak to mówią? O 3/4? 3/4 chuja warte. Chuja warte? Czyli tam antenny przebiec po prostu full pizdeczka? Co chcesz mi powiedzieć? Nie, chcę ci powiedzieć powodzenia. Good talk. No bo ja dosłownie, literalnie to jest... nie wiem, co masz tutaj zrobić. Ja? Ja? Umrzesz. Chowaj się za tym drewnianym. O tak, dodżowanie skillshotów w linii prostej, my beloved. Ja pierdolę, udało mu się! Let's go. Udało mi się? Udało mi się? O kurwa, o nie! Udało mi się? Tak, to zajebiście. Quit out! To jest minable. It's actually winable. We Windows? Ja pierdolę, We Windows! Nie! We Linux. We actually Windows, holy fuck. Ja pierdolę, psychofani! O kurwa. Wszystkie fangirle po dowiedzeniu się, gdzie mieszkasz. Ja pierdolę, okej, okay, to zrobił. Holy fuck. Holy fucking shit. Nie powiem, trochę mnie ten smog zmamował. Ten budynek, do którego wchodzisz, jest chyba na tej samej zasadzie, co ten, w którym miałeś wcześniejszy skrót i tu będziesz miał tego samego rodzaju skrót. A tu masz dźwignię. Ale ładne dźwignie. Także generalnie jak zejdziesz na dół, to będziesz mógł sobie kolejny skrót odblokować na tej samej zasadzie, nie? Co poprzedni. Tam mnie odblokowuje bossa, czy mi się wydaje? Tak, za tym jest Vanguard. Nie Vanguard, Phalanx. To Phalanx, tak. O. Zresztą nawet zostałeś zaproszenie. Tak, Vanguard jest w tutorialu, nie wiem czemu powiedział Vanguard. Riot Vanguard. Już niedługo trzeba skończyć grać w flala. Ja się zbieram, bo jestem na gaming. Mówiony. Okay. Dzięki, że posiedziałeś i że mnie poprowadziłeś w trudne chwile. Udało się! Actually cię poprowadziłem! Widać, kto jest lepszym doradcą tu z naszej dwójki. Bo jak kurwa widziałem te cztery mapy, to się przestraszyłem przez chwilę. No dobra, no. Także gadał dla was. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Na razie.
No dobrze. Czemu odpaliłem Elysii dosłownie na sekundę. Czemu Kalista ma 8-0? Nigdy? I jakim cudem fanatyk jeszcze to spierdoli? Nie wiem. Najgorsze jeszcze za to... Auć. Też mi spadło DPC? Wydawało mi się, że coś mi DPC spadło. Aczkolwiek mogę być już po prostu przeważywiony od Domina? Może duszę dłużej. No właśnie chciałbym znaleźć klucz, który mnie zaprowadzi do możliwości zużycia dusz. A mnie. A. Czaj, co? O nie. Nie podoba mi się to, co widzę. What the heck is even that? To wygląda jak to gówno z Adiamis. Aha. Znaczy no pierwszy boss Demon's Souls to jest dosłownie to. Wiem. Tyle wiem. Zresztą no samo to... Pamiętaj, jak powiedziałeś mi falanga, to od razu to jest pierwsze, co mi przyszło do głowy? Mhm. Tak, to jest dosłownie. Kurwa. Ej, muszę. Najgorsze jest to, że to nie do końca widać ten. Kiedy? Mhm. Au. Jakby co to falanga jest koszmarnie podatna na ogień w Demon's Soulsach. Aha. Więc jak rzucisz parę firebombek na początek, to powinno pójść bardzo sprawnie. Na razie to chciałbym się przez to przebić. Bąk. Trochę to zajęło. No bo tutaj nie możesz ich obiegać, w walce z bossem będziesz mógł ich obiegać i bić ich po miękkich pleckach. Dusza nieznanego bohatera. Aha, a propos. Tutaj od razu lepiej. Jezu, najbardziej mnie denerwuje, że w tych klatkach jest tak ciemno. O Jezu, mam 40 pytanie, let's go. Nice. To brzmi jak pytanie o falangę. Nie. Ale mi zatrybiło coś. Zatrybiło? Ale to dopiero latem XDD. Zajebie mnie. Oho, teraz tylko nie zapomnieć tego pytania. Ale zapisz je od razu. Właśnie to robię. A, to jest, ja mam pełne HP. Ale to musi być... Już to nie może być wymień, bo to będzie za trudne. Dobra, wiem jak to sformułować. It is what I think it is. Skrócik? O yes. Mój Boże. God bless. Bless. Mogę w końcu wrócić, wydać poziomy. Dobra, jest 40 pytanie, let's go. Jezus. Czuję się trochę jak Bloodborne, jak pierwszy raz przychodziłem, że absolutnie paskudnie się ten poziom ogarnia. W sensie, że ciężko znaleźć skróty bez map. O co mi chodzi? Mm-hmm. A design jest rzeczywiście taki, że masz jedno ognisko, do którego się cofasz? To prawda. Mam jedno bardzo ważne pytanie. No. Gdzie się wydaje poziomy? U Maiden in Black. A gdzie ona jest? Macha stópkami gdzieś na schodach albo przy środku. In before odblokowujesz ją dopiero po jakimś tam czasie. Pojebałoby mnie chyba. Czekaj. Pracuję nad tym. Bo tutaj są ci dwaj koledzy. Tutaj jest ten niebieski, który siedzi. In Before Maiden in Black odblokowuje się po pchnaniu falangi. Nie, ma kilka miejsc po prostu. Tu i nie ma. Przy jednym z Arkstone'ów, do którego wchodziłeś, przy tym Arkstone'ie, do którego wchodziłeś, obok Stockpile Thomasa, obok Kowala. Pobiegaj przy Arkstone'ach, bo to może tam być. I przy tej strefie, gdzie jest dużo wiadomości, tam też może być. To chyba nie ona? Nie, to zdecydowanie nie ona. Nie jest zbyt in black.
Och, Unbasa. Umbusi. O mój Boże, gra piąta? O maj. Fnatic nie spierdoliło 8-9-0 Kalisty? Holy fuck. Impressive. Jestem zdumiony, że im się to udało. A ja też. Czemu ja nie umiem nawigować po lokacjach pomocy? Pamiętam, że w lolcach miałem ten sam problem. Paskudnie mi się nawigowało po lolcach. Przy czym lolcy mają jeszcze ten problem, że mają dwa osobne światy dla nawigowania. Więc tam tym bardziej się wszystko zaczyna w głowie pierdolić. Czy mógłbym przestać być ślepy? Bo tak, to są same wiadomości, to nie. Tutaj nie widzę. Tutaj jest kowal i NPC od przedmiotów. Siedzę sobie obok siebie. Tu jest ten niebieski NPC. Tu jest Umbasa. Umbusi tak zwane. Ja się chcę być okrutny? Chcę być okrutny. Dlaczego nie? No wiem czemu nie. Tu i nie ma, tu i nie ma. Zabawnych rzeczy. Dosłownie i tu nie ma pomocy. Wejdź i wejdź, wejdź i wejdź. Bardziej ja się zastanawiam, gdzie ona może być tak naprawdę. Tutaj tu nigdzie nie widzę. Dobra, mam 40 pytań, let's go. Nice. Jest wpisane. Dlaczego taka ataka jest? Nie wiem. Czy może wyjść i wejść z Orkstola? No właśnie, to zostało mi zasugerowane i to właśnie robię. Okej. Okay. Dziwaczne. Że tej... Że baby nie ma. Maybe for the remake with me, nie, że ona pojawia się w pierwszym bossie. Jak ci to powiedzieć? Czy właśnie tak się stało? Mhm. Serio? Tak. Nie, no śmieszkujesz sobie teraz? Nie. Pojawia się według game faxów, pojawia się po 1-1. Po tym jak ubijesz falangę. The Nexus after defeating the boss of Boletarian Palace Phalanx. Ale fajnie. Ale fajnie. Cieszę się, że mogę grać do Boga. To be fair, w Eldenie Melina też nie pojawia się od razu. O ja pierdolę, czy to widzisz? Za to, że 300 dusz musisz zapłacić? No trochę to kosztuje. No, masz... Czy ja chcę ulepszyć swoją Longsworda, czy na jakąś inną, bo myślę? Możesz trzymać na razie falangę i tak będziesz pewnie bił głównie firebombami. W DS1 w dawaniu poziomów też było dopiero po pierwszym bossie, tylko różnica jest taka, że pierwszy boss w DS1 był dużo szybciej. Tak, i był tutorialowy przede wszystkim, a nie legitny. Tak jakbyś tutaj miał po Vanguardzie. Czyli takiej większości jest, da. O. No dobrze. A falanga jest... bardzo prostym bossem. Absolutny brak poszlak.
Come on. Nigdy nie widziałem równie mało pocztach, co w tym, co właśnie powiedziałeś. W ogóle, jak teraz zrobiłeś, skojarzyło mi się, że miałem o to zapytać, jak przez to, że wiesz, przybliżyłeś się do mikrofonu i wydał inny dźwięk. Aha. To było zabawne. Jak wbiegłeś na tą włócznię. Dobra, rzucaj te bonupki, póki jest w miarę skupiony. O, tak. Bon, trochę bliżej. Bonupka. No. Bonupka. Chcesz wyczyścić ten środek tak szybko jak to możliwe? Bonupka. O właśnie. Bonupka. Bardzo zdrowe. Zbalansowane. Podoba mi się. Pasek HP należy do tego bloba w środku. Domyślam się. I właśnie, jak się pozbędziesz chociaż z jednej strony tych koleżków, to no, boss trochę nie za bardzo ma co zrobić, żeby ci zagrozić. Czy to jest boss, od którego... Na Boże, nie to miałem wybrane. Chciałem 41 pytanie. Biorąc pod uwagę, że wspomniałeś o bosie i przestałeś mówić, to pewnie tak? nie, bo będzie zbyt chyba... A teraz obecnie zrobić tego bossa bez firebombek? No musisz poczekać, aż się rozpierzchną na po arenie. Albo je bić pod przodu, XDD. XDD. Nie wiem, czy chcesz się tak pchać między kilka takich koleżków. Nie, no przecież na pewno mnie jest trainują na śmieć, kaman. Prawda? Wyobraź sobie, żeby boss mógł się trainować na śmieć, jak jest holdą. Nigdy się to nie zdarzyło. Never. Before. Phalanx of Trophy. No, doskonale. O mój Boże, jeszcze pełne HP. Yes. Wiesz, co to oznacza? Że szybko ten stan zostanie zażegnany. Tak, i że mogę w końcu iść wydać programy? Tak. O, wracając, tak. Jak się przybliżyłeś do mikrofonu, to pomyślałem o tym, że przecież mieliśmy robić karaoke. To... I czy jest... Czy ty masz opcję, żeby... Czy da się to przez jakiś fancy program z obsługi? Przez jakiś fancy program zrobić czy coś, żebyś jak będzie, jak weźmiesz mikrofon, to żeby wokal śpiewany szedł przez głośniki razem z muzyką? Czy musiałbyś mieć jakieś interfejsy śmieszne do tego? Nie rozumiem. A, żeby nasłuchiwało mikrofonu w sensie? No, żeby w sensie, żeby mikrofon od razu łapało... W sensie, żeby łapało wydawane dźwięki przez śpiewającego przez mikrofon i żeby one szły na głośniki od razu. Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem. Bo wydaje mi się, że to nie jest tak oczywiste, ale... Po schodkach na górę. Po schodkach na górę. Myślałem, że może ta sytuacja się robi. Wydaje mi się, że to nie jest tak oczywiste, ale nie zaszkodzi zapytać. Sewik się w tym bawił więcej, więc mogłem go zapytać, ale nie pamiętałem o tym. Po prawej chyba miałeś gostka do pogadania. Mi się wydaje. W sensie, że minąłeś go chyba po prawej? Właśnie zastanawiam się, czy on nie był jeszcze wyżej, bo tutaj... Bijesz go, bo ja nie. Wybiegnij tam na górę. No. Nie wiem, czy kogoś tam nie minąłeś przypadkiem po prawej stronie. Nie. No właśnie też mi się wydawało, że nikogo nie mija. Bo tu są arkstony, okej. Okay. Tak, to są te zewnętrzne schody, większe schody. Z zewnętrznymi schodami. Znaczy ja też nie będę kłamał. Za każdym razem jak miałem opcję nasłuchiwania, to bardzo tego nie lubiłem. Nie wiem, nie lubię słyszeć swojego głosu, jak leci jednocześnie jak mówię, o tak powiem. Okej, okay, jasne. Wiem, że na przykład niektórzy streamerzy tak mają, że mają włączony nasłuch, ale... Mhm. To zdecydowanie dla mnie tutaj nie. Chyba, że to ma głodę. Nie wiem.
Nie, zdecydowanie to. Chociaż nie, jeszcze wyżej. Wiesz, na karaoke by to było fajne. Możliwe, przy czym mówię. Ja jednocześnie nie jestem wielkim beta. Nie rób tego. Nie jestem wielkim wiatrakiem, tak. Jeżeli zapytasz się mnie, co robi, to moja odpowiedź będzie jedna i prosta. Nie mam zielonego pojęcia. Wiesz, ja też usłyszę siebie w jednej piosence i powiem, że nigdy więcej w życiu nie robię karaoke, ale to tam, bo to... O, przedmiocik. Nice. Kamień efemerycznych oczu. Dobra, czyli chyba tutaj nic nie ma. Znaczy mogę zawsze sobie tutaj wyskoczyć na śmierć, ale chyba nie o to chodzi. No, no, no. Gdzie jest nasz monumental? Nie wiem, na razie wchodzę tak wysoko w tym budynku, jak się da. Zastanawiam się, ile to pięter ma. Can we get much higher? Ho. Okej, okay, to jest blokada. Nie wiem, Demon's Souls to nie jest pierwsza gierka, to zauważam, ale chyba jestem za bardzo przyzwyczajony do korzystania z jakiejś mapy, nie mapy w grach wideo, bo jak nie mam mapy, to mam paskudną orientację. W sensie nie wiem, jakoś jeden nie mam tego problemu aż tak bardzo, ale w grach paskudnie się orientuję. Czego szukamy? Szukamy takiego śmiesznego, małego, łysego NPC-a. Małego, śmiesznego, łysego NPC-a, to ja może też będę za to uwagę na małego, śmiesznego, łysego NPC-a. Może iść na drugą stronę schodków. Ewentualnie przebiec się dookoła tego piętra. Czy ty jesteś na parterze już? Nie. Nie, 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 nie. No co szukaj. Bo ja cholera wie, gdzie on jest, nie mam pojęcia. To jest mały łysy NPC. Prawdopodobnie będzie siedział na podłodze gdzieś. Ale gdzie? UIV. Teraz szedłem na parter. No dzięki, że czeka na górze. Najgorsze to, że gra mi to pokazywała, gdzie on jest. Tak? No, jak była animacja, to on gdzieś tam do góry wywaliło kamerę. Więc to nie jest tak, że ten... Że gra nie mówi, gdzie on jest, tylko ja po prostu możliwe, że nie byłem tak skupiony, jak powinienem być na tym. Gdzie on jest? Poczekaj, tutaj go nie było chyba, right? Po zewnętrznych schodach, dopóki nie dotrzesz do tego łuku, który ci pokazali, przejdź przez ten łuk w górę z wąskich schodów. Keep going up until you reach a small circular widening in the corridor. Czyli to zabawne, szedłem tam, gdzie powinienem, doskonale. Tak, no balkon po prawej stronie. Tutaj? Balkon po prawej. Czekaj, wychodzisz na balkon i idziesz w prawo. I to w dół? Nie wiem. Czekaj. Wyjdź jeszcze. Tu leżą te ciała niby. To nie on. Najmniej skomplikowana lokacja w Grand Theft Auto? Wąski korytarz i wychodzisz przez na balkon przez niego, na ten na taki okrągły mały balkon. Tam był, tutaj? O, nie wiem, czy nie tutaj. I zobacz, czy na prawo tutaj go nie będzie. Tutaj po prawej gdzieś go nie będzie. O ile to nie jest magiczne, który jest tych dzieciaków? Nie, chyba nie. Ale nie. Wyglądać może podobnie do nich. To co, schodzę tu na dół? Tu jest coś takiego. To są kolejne dzieciaki, co kolejne dzieciaki, co kolejne dzieciaki, więcej. Spojrzę na filmik jakiś. Aha. To zaczytałem nagle. Before to jest któryś z tych dzieciaków, poczekaj. Nie miałem prompta na gadanie z żadnej, jak przychodziłem obok. Czekaj, tu ktoś wyszedł na ten balkon, gdzie jest po lewej rozbita ściana, no.
No to ja tam zaraz wrócę, bo to się no i tak przychodzi tutaj tak samo. No i to jest jeden z tych dzieciaków. Musisz podejść jakoś blisko nich po prostu. Tutaj jest. Ten przy, o, ten przy którym świeczka jest. Mhm. Nie będę kłamał, nie jest to najczytelniejsza rzecz. Hello. O Jezu, czuję się jak absolutne zwierzę. Czemu? Bo pierdoliłem sobie to pudełko na raz. Znaczy nie na raz, część zjadłem po tym jak przyszedłem ze sklepu, ale w ciągu jednego dnia. A okej, okay, już myślałem, że ten, już myślałem, że gdybym mi się walił jak ten. Wysypało. Old one. O, za kolorowa gra, to macie bez kolora w mgłę. We were able to lull. To ja za każdym razem jak oglądam League of Legends, to finalną. Potwierdzam. Chociaż ja już się nie śmieję, ja płaczę, biorąc pod uwagę. Poziom zachodniej ligi był w pewnym okresie bardzo wysoki. True. Ten okres bezpowrotnie minął. No 2018-2020 to był bardzo, to były bardzo ładne lata dla zachodniej ligi. A teraz co? XDD. To. Teraz mój region. Moje regia. Shaman. Jak gdy wysiadam na peronie w Kutnie? Przysięgam, nigdy nie powiem tego słowa jako Shaman. Że szaman jako Shaman? Tak. Jesus, to się powinno tak w ogóle wymawiać? Nie, Monumenta tak właśnie powiedział, więc... Tak, właśnie. Wiesz, przypomina mi się... Nie, wiesz co? Chuj. Idziesz najwyżej googlować? Mnie fakt czekujecie. Nie. Najwyżej mnie fakt czekujecie, ale mam pomysł na pytanie. Najwyżej mnie brutalnie fakt czekujecie. Jak to było? Old Iron King? W sensie? A propos wymowy słów? Kto wymówił, że Iron King? Ja przed chwilą. A. No to jakby... To nie jest najgorszy sposób wymówienia tego słowa, come on. Tak? Każdy wiedział, o co ci chodzi, jak nie mówisz iron, tylko... Iron? Iron. Jak powiesz iron, to każdy wie, o co ci chodzi. Ale koleś, żeby sprawdzić, nie powinienem tego robić, prawda? Nie. Jest side quest, w którym go zabijasz, okay. Ale jednego zadbacasz. Zaraz wracam. Aha. I wonder where this one is going. Nie jestem pewien, czy to jest ewolucja, czy dewolucja, placku. Bo mam wrażenie, że w God Slayer to jednak coś więcej. Tak. Dobra, sprawdziłem i indeed mogę zadać to pytanie. Yes, indeed. Stąd się nie sprawdza, prawda? Nie będę próbował. Nie sprawdzaj. Ja po prostu chcę zejść na dół i zdobyć poziom. Nie wymagam chyba aż tak wiele. Ile poziomu będę miał, bo wiem, że DR2 miało na pewno niższe wartości. Ja pierdolę? Okej, okay, żyję. Wiem, że DR2 miało niższe wartości na poziom jako tako względem innych sousów, ale tak to były to w miarę stałe wartości. Okej, okay, może. Możemy teraz dostawać poziomy. Yes.
O Jezu, ale to jest banger pytanie, holy fuck. Boję się. Jedynie się boję. To jest coś, co... Nigdy wam o tym nie powiedziałem. Jestem pewien, że nigdy wam o tym nie powiedziałem, ale to jest coś, co mnie męczy od premiery tej gry. To jest pytanie z Elden Ringa. Okej. I męczy mnie od premiery tej gry jedna rzecz. I nigdy wam o tym nie powiedziałem, ale strasznie mnie to męczy i teraz będziecie mieli zagadkę. W co dawać statę? To jest pytanie. Dawaj w siłę, bo Big Bong robi duże obrażenia. Ja właśnie myślę, żeby na przemian dawać Vitality ten i siłę. Jakoś... Każde moje pierwsze przejście danego souls, danych soulsów /souls/like'a. Trudne słowa do wymówienia obok siebie. Soulsów slash souls like'a. Mhm. To jest przejście pod siłę głównie? Ja nie wiem, raczej robiłem quality builda w Elden Ringu Maga i wtedy. Eldena Strat 5 robiłem pierwsze przejście. O Boże, 5 pod koniec gry Holy damage na koniec gry to ja tylko hejcę bezpodstawnie, spokojnie. Ja biłem Elden Beasta Golden Order Great Swordem i nie miałem jakichś turbo problemów, więc... Ja to raczej wolę quality buildy. Quality w Elden Ringu nie zdaje egzaminu przez kapy, moim zdaniem. Masz za wysokie kapy, żeby sensownie robić quality. Bo... Ile masz soft kapy? Masz 50-50? Albo 60-60. Nie, 60 chyba nie. Nie wiem, czy to nie jest zależne od jakoś... Bo wiem, że ostatni raz jak patrzyłem na kapy w Elden Ringu, to było coś na zasadzie, o, to zależy jakiego masz infuse'a, zależy jaka broń i tak dalej. I generalnie gdziekolwiek między 40 a 80 dla każdego statu było. Soft kapy, patrzę na siłę głównie. Aha. To będzie siła dex. 50, primary breakpoints 50, 60, 80. Mhm. Okej, okay, czyli 60 można uznać za taki średni soft cap. No to jest, wydaje mi się, że 60 był taki, który gracz uznaje, że on jest taki, powiedzmy, normalnym soft capem, że tak powiem. Mhm. Bo na przykład w DS3 było chyba 50-50, kojarzę. I ludzie wtedy płakali, panie, że Freight Blade jak wyszedł, to... A nie 40-40? Że 60 dexa wymagał. Ja nie wiem. Wydawało się, że 40-40 było. Może być 40-40. Nie, 50-50. Wydaje mi się, że 50-50. Ja zawsze kojarzyłem, że quality build też 40-40. Znaczy, bo quality build tak, ale chyba soft capy są tam. Soft capy są chyba dyszkę wyżej. Bo quality buildy zazwyczaj się robi 40-40. Dark Souls 3 soft caps. A nie, masz rację, 40-40. Wow, chociaż raz się nie pomyliłem. Masz rację. All stat soft caps. Vigor 44. Strength 40-60, dexterity 40-50. Czy istnieje jakiś powód, żeby nie zjadać dużo bossów? Ach, zaraz ci powiem. Znaczy, na pewno robisz bronię z dużo bossów, ale... Niewiele z nich kojarzę, że jest... I sprzedawać rzeczy pewnie też nie mogę, co? Nie wiem. Nie widzę, żebym mógł. Bo chciałem pochodzić z Bassessa, ale... Jak się nazywa ta dusza, którą masz z bossa? Lead Demon Soul. W sensie Oath i tak dalej. Led Demon Soul. Led Demon Soul. Możesz ją przerobić na włócznię, która nie może być upgrade'owana i ma 15, wymogi 15-15. Wymaga dexa. 15-15. Nie rozumiesz, wymaga dexa. Już zjadłem te dusze. Okej, okay, nie patrzyłem. Jestem biedakiem i mam jeden monitor. Pojebie mnie. Co? Brakuje mi 36 dusz. I czuję bać monumenta. Co, i się ujebać? Nie rób tego. Co, i się ujebać?
Chciałem powiedzieć, idź ujebać Monumentala. Drastyczny, najbardziej drastyczny krok. Jezu, te 54% będzie mnie denerwować teraz. Bo chciałem prowadzić Battle Swordem. Najczęściej. Ciekawości. O kurwa, nie. Bardzo szybciutki widzę. Znaczy, co to jest? Great Sword? Large Sword. Czyli pewnie GS. Tak. Nie, bo stwierdziłem, że może wypadałoby zacząć się inwestować też trochę w tego. W staminę, żeby więcej móc nosić. Zastanawiam się, jak długa jest ta lokacja dalej. No ja dobra. Zabiję jakiegoś losowego mobka, który mi się tu napadł. O kurwa, falanga. Losowy mobek in question. Literalny boss. Którego dopiero co pobiłeś. Ew. Okej. Okay. Chyba tyle, ile potrzebowałem. 36 potrzebowałeś. Czyli teraz się wracam. Idealnie na dzisiaj sobie skończymy w tym momencie. Alright. I tak z nim jest już kapkę długi, a nie będę kłamał, trochę mnie weboli. O, Rek'Sai Sol killuje Zaka, doskonale. Mój region. Łeb mnie boli i to nawet nie od tego, jak dobra jest tego. Doskonale. Miałem zaproponować ramowanie, nie, ale... Nie. W takim razie. Nie, ramka mogę strzelić spokojnie. To bardziej kwestia, że ten, że... mogę się nie nadawać aż tak do dalszego streama. Wtedy, w tę stronę. Jasne. No dobra, to wstępnie plan jest taki, że w poniedziałki wracam do Fire Emblema, w środę ten. W środę Elden Ring, w sobotę Demon Souls'y, będę chciał na te Demon Souls'y zobaczyć, co z tego wyjdzie. A na dzień to było tyle, dzięki, bo to przybycie, trzymaj się, po. Cześć.